Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła. 4 minuty po godzinie 23, Paweł Krzemiński, witam Państwa, dobry wieczór, zapraszam do wysłuchania Nocnych Świateł, 762 już wydanie tego programu. Będziemy razem przez najbliższe dwie godziny do pierwszej. Przypominam, że Nocne Światło od poniedziałku do czwartku, tuż po 11 wieczorem rozpoczynają się na żywo. Można nas słuchać na częstotliwościach Radio Plus w całym kraju, na całym świecie przez internet, radioplus.pl, trzeba tam włączyć przycisk, włącz radio, a na górze jest zakładka programu, przez którą można wejść do archiwum Nocnych Świateł, gdzie tych 760 programów jest już do odsłuchania. Też jak zawsze zapraszam Państwa do pisania do nas do współtworzenia tego programu. Albo SMS-ami na 7123. Ten numer możecie Państwo je wysyłać. Ważna informacja to, że powinny i koniecznie rozpoczynać się słowem plus. To klucz do panelu SMS-owego Nocnych Świateł. Złotówka i 23 grosze z vat to jest koszt SMS-a takiego, a też proszę, by nie były dłuższe niż 160 znaków. Większe nieco formy dopuszczalne na Facebooku. Tam w komentarzach pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus można nieco obszerniejsze myśli zawierać, do czego zapraszamy. Zapraszamy też do pytania, do stawiania pytań, do dodawania komentarzy, myśli, wątków, stawiania kwestii, które chcecie Państwo, byśmy tutaj poruszyli do tego tematu oczywiście pasującego, pasujące, który będziemy tutaj przez najbliższe dwie godziny rozważać. Otóż mówić będziemy, jak przypuszczam, o ważnej dla wielu z nas, a być może dla wszystkich kwestii, mam nadzieję, że dla wszystkich, jak wzmocnić poczucie własnej wartości. A to wszystko w cyklu Miłość w praktyce, czyli stali goście w studiu razem ze mną. Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. I Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju. Witaj. Dobry, dobry, wieczór. Wieczór. dobry. dobry wieczór. Moje drogie damy, otóż i, i drodzy państwo, którzy nas słuchacie. Taki krótki speech na początek. No, poczucie własnej wartości no, nierzadko jak sami tutaj rozmawiamy i w cyklu Miłość w Praktyce, i, i w wielu innych cyklach czy, czy audycjach tematycznych, które poruszamy w nocnych światłach, no, bardzo często jest przywoływany jako powód, dla którego pojawiają się przeróżne problemy natury psychologicznej, czy to trudności w związkach, czy, czy w relacjach z ludźmi, w powstawaniu lęku, czy agresji, autoagresji, uzależnianiu od innych, w ogóle uzależnień, czy, czy zaburzeń odżywiania, o których chociażby wczoraj tutaj rozmawialiśmy. Perfekcjonizmu, czy chronicznego niezadowolenia z życia, poczucia jego bezsensu. No i prosta sprawa, która wydaje by się mogła, no jeżeli ktoś odkryje, że ma zaniżone poczucie własnej wartości, to już można powiedzieć, że jest recepta, by stało się lepiej. Otóż właśnie nie, bo samo wyjaśnienie, że przyczyną naszych problemów jest brak poczucia własnej wartości, no nie daje wielu odpowiedzi na pytanie, właśnie co z tym zrobić. Bo Gdyby tutaj pokusić się o takie rezume, jednym zdaniem, po co nam jest potrzebne poczucie własnej wartości, no to ono jest po prostu potrzebne do tego, żeby decydował o dobrej jakości naszego życia. Żeby żyć. Tak, żeby żyć, żeby po prostu żeby dobrze żyć A i żeby, dobrze być, żeby być dobrze z ludźmi i z samym sobą. No i właśnie, niejednokrotnie i ja sam, i wiele osób, z którymi na ten temat rozmawiam, stawia sobie takie pytanie: jak. Mm, może nie podwyższyć, bo, bo to jest złe słowo. Jak wzmocnić to poczucie własnej wartości, które czasami słabnie, albo nagle dowiadujemy się, że, jest, że osłabło, albo, albo jest na tyle na niskim poziomie, że chciałbym właśnie podnieść wyżej, na, na nowy, wyższy poziom zreintegrować się po prostu, czyli rozwinąć, krótko mówiąc. Stąd dzisiaj pomyślałem, że warto ten temat poruszyć i posłuchać się refleksji miłych dam, które tutaj na pewno dużo nam powiedzą na ten temat. A Państwo też jesteście, przypominam, zaproszeni do dzielenia się swoimi refleksjami, do stawiania pytań, a także do mówienia, a właściwie pisania o swoich doświadczeniach. Ja bym sobie, dziękuję za to wprowadzenie, bo to też jakoś ustawia rozmowę, ale ja bym zaczęła mimo wszystko od zastanowienia się i też Państwa zapraszamy do tego, czym jest w ogóle wartość nas jako ludzi, jako człowieka konkretnego, czyli Ciebie, mnie. Co to jest? to ta, która wypływa z naszej tożsamości, czyli człowieczeństwo. No tak, ale... No bo samo to w sobie już właściwie definiuje nasze poczucie własnej wartości. Tyle, że gdyby się nad tym zastanowić, to wielu z nas, mimo że to jest coś immanentnego, w ogóle nam nie wystarcza. To znaczy właśnie, no bo y, wypływa z tego, że jesteśmy człowiekiem. No ale i co z tego bym powiedziała, tak? Jak y, przychodzisz do czego spotykasz drugiego człowieka, czy sam czasem czujesz się, y, no... Bezużyteczny, gorszy, nieciekawy, yy, pełen wad. No właśnie, przyszedł taki moment. Na przykład, ja tu sięgnę do mojego konkretnego przykładu, który w wieku mniej 30 paru lat naprawdę po raz pierwszy tak dogłębnie poczułem, że moje życie ma sens. I to naprawdę przemieniło yy, od, było odpowiedzi na wiele pytań, na które nie mogłem znaleźć właśnie odpowiedzi, albo gdzieś szukałem po omacku. I... Właściwie żyłem z tym długie, długie lata i przed taki poranek, kiedy obudziłem się poczuciem, że moje życie nie ma sensu. Kiedy już naprawdę doświadczyłem tego, że życie ma sens, że, że, że z tego wynika wiele pięknych spraw, pięknych rzeczy, jak, jakiś... i jest to taki asum do tego, żeby się rozwijać w relacjach z ludźmi, z Bogiem, z samym sobą, żeby stawiać nowe kroki, żeby czegoś szukać w życiu po prostu. I, i dla jakiegoś celu ku, ku dobru szeroko pojętemu. No, i właśnie, mając takie doświadczenie i wiele wydarzeń przez te lat, dziesiątki się wydarzyło, które tylko mnie w tym utwierdzały, no i proszę bardzo, przychodzi taki poranek, kiedy otwieram oczy i myślę, no tak, no, moje życie nie ma sensu. Oczywiście jest to kłamstwo. No, gdyby, gdyby nie jakieś doświadczenie które tych wszystkich lat, prawda, i, i, i takie naprawdę jakieś przemiany, której doświadczyłem, no to bym powiedział, no rety, no to może czas umierać no, mm. po prostu. Bo, bo co A, ja tu robił tak, no, no nie no, znaczy <grym>, no może, ci pomożemy jakoś. zaczęliśmy. No. <grym>, nie, ale no, ale że... pomyślę jeszcze nad tym. <grym>, <grym>, rozumiem, że to jest po prostu taka twoja, no, to, nie, to... Twoje doświadczenie. Tak że, to, no, tak, że naprawdę mając pełne przekonanie, że życie ma sens pewnego dnia może, może naprawdę dotknąć człowieka takie Bez taka myśl, poczucie beznadziei. I naprawdę nie wydarzyło się nic specjalnie takiego, co by mnie zdruzgotało. No, nazbierało się pewnie, może byłem przemęczony, może w jakiejś gorszej kondycji psychicznej yy, i tak dalej, i tak dalej. Ale, tu fajnie, że powiedziałeś to, ale yy, właśnie pojawiło się to poczucie. Poczucie, ja nie właśnie mówiłem, że... poczucie braku wartości, tak? Mojego życia, mnie samej, mnie samego. Poczucie, nie to, że ja nie mam. No tak? tak, właśnie, o, to jest dobra rzecz. Bo no tutaj, właśnie, bo to są dwie różne rzeczy. To, 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 taką dykteryjkę tutaj pozwolę sobie przeczytać. Przychodzi, pacjent... nie, nie, nie. Przychodzi, przychodzi pacjent do, do psychiatrii, mówi, panie doktorze, wydaje mi się, że ktoś za mną chodzi, a doktor mówi, ale tylko się panu wydaje. Tak, no to znaczy, że wszystko jest w porządku. <laughs> Tak, za nami chodzi takie właśnie niskie za... poczucie de... własnej wartości, to jeżeli nam się wydaje, że chodzi, no to... to, to no tak, jest, wydaje no właśnie, się jeżeli się wydaje, to jest wszystko, okay. wszystko to, to, to Można z tym poradzić. Gorzej, jeżeli człowiek jest naprawdę przeświadczony. I mówi mm -hmm. tak, rzeczywiście, moje życie nie ma sensu. To w tym momencie to już jest dramat. Pomyślałam sobie, że dobrze może Dramat, ale nie tragedia. Ja. Że dobrze byłoby może wprowadzić taką definicję poczucia własnej wartości, <laughs> że często poczucie własnej wartości jest zdefiniowane jako stan psychiczny, wynikający z uogólnionej oceny własnej osoby na przestrzeni tych lat, które przeżyliśmy i że samoocena w dużej mierze zależy od, że wpływa, samoocena wpływa na nasz nastrój, czy na nasze takie poczucie różnych sytuacji, a w związku z tym nastrój wpływa na zakres różnych zachowań osobistych i społecznych do tego, że możemy działać pod wpływem takiego Zaniżonego obrazu własnej osoby, zupełnie mniej wydajnie niż osoba, która myśli o sobie w sposób wartościowy i taki pełny. Jeżeli to jest uogólniona samoocena jakaś, wynikająca na pewno z doświadczenia, z tego, co słyszeliśmy na swój temat, z blansu porażek i sukcesów, z porównań społecznych, to możemy odnieść się do kilku wątków, nad którymi możemy pracować, ale żeby, powiedzmy, miała ta audycja ręce i nogi, to może recepty na koniec, żeby Państwo zechcieli nas dosłuchać do końca. Czy to pierwszej. Ale Jaki? na pewno warto jest powiedzieć, że wpływanie na poczucie własnej wartości nie jest łatwą pracą i że to nie jest tak, że my tutaj dzisiaj podamy, receptę i w pięć minut nam się odmieni, no bo jeżeli ja latami pracuję nad takimi nawykami myślowymi na swój temat, że właściwie jestem beznadziejna, że nic mi się nie udaje, że nie zasługuję na to, że bardzo emocjonalnie przeżywam każdą krytykę, że nie w pełni wartościowo żyję, że potrzeby innych są istotniejsze, że jestem osobą nieasertywną. To wiadomo, że dotykamy tak wielu obszarów, którymi trzeba byłoby się zaopiekować, że to nie jest kwestia, Jednego zdania, które załatwia wszystko, bo gdybyśmy mieli taką magiczną receptę, to bylibyśmy obrzydliwie bogaci i pewnie teraz, nie wiem, odpoczywalibyśmy, a nie pracowali. Więc warto jest to mieć na uwadze, że na nasze poczucie własnej wartości pracuje wiele osób, wiele doświadczeń i wiele lat pracy własnej. Tak. Ty, ty powiedziałaś, Iza, taką definicję jako psycholog. No, psychologiczną się ją rzeczy świetnie. Ja w takim razie spróbuję przywołać definicję, czy może jakoś przybliżyć się do tego opisu, kim jest człowiek, od strony teologicznej. Czy antropologia biblijna. Tak, y, czyli personalistyczne podejście. Człowiek, y, ponieważ sama piszę doktorat o zintegrowanym rozwoju dorosłych, czyli o tym, że jesteśmy całością pewną, komplementarni jesteśmy, że, że, że nie jesteśmy w częściach, czyli osobno fizyczność nasza, cała materia, biologia i, i fizjologia. Osobno y, psychę, czyli wszystko to, co jest światem wewnętrznym, emocje, świat uczuć, odczuć, wrażeń, a osobno sprawy duchowe, czyli to, co się wydarza w relacji człowiek-bóg, czy po prostu w tej przestrzeni duchowej. Ym, tylko, że jesteśmy, że to wszystko jest całością, że do tego intelekt, prawda, czyli te cztery, cztery warstwy, że tak powiem. To zaczęłam sobie zadawać pytanie, tak trochę zrobię, jakby nie, nie bezpośrednio podam definicję, tylko zrobię takie prze przeprowadzenie, jak sama to badam, jak do, do czego doszłam, bo to może w, w, jako klucz uda się powiedzieć ostatecznie. I, y, czyli, czyli zastanawiam się nad tym, jak, spo, jakby, y, jak sprawić i co powoduje, że my jesteśmy zintegrowani, tak? że jesteśmy całością w tych czterech warstwach jako ludzie. I dużo się mówi w tym kontekście o formacji. Tak? Formacji, o rozwoju osobistym. Cię to jest takie jest bardzo, bardzo no, y, y, S jak to powiedzieć, yy, nies niesławne, tylko yy, modne. modne, o dziękuję. Modna taka tendencja do rozwoju osobistego i bardzo dobrze, tak? Tylko ja się pytam, zaczęłam zastanawiać się, ale po co? No na pewno, jak wielokrotnie tutaj podkreślamy w różnych programach, nie rozwój dla rozwoju sam w sobie, do relacji. No właśnie, ale po co, tak? Jakby bo pytanie, dlaczego mam to robić, tak? I ku czemu, po co mam to robić? Po co ja się mam rozwijać? Bo to jest pytanie wcale niby, niby takie proste. No po to, żeby być szczęśliwszym człowiekiem, żeby być lepszą, żeby odnaleźć prawdę o sobie. Pewnie tak, to wszystko jest prawda, nie? Ale jeszcze po co? Jak tak ileś razy sobie zadawam takie pytanie, bo to jest bardzo fajne pytanie, po co albo dlaczego. To są dobre pytania. Jak nie, nie, znajdujemy, nie znajdujemy odpowiedzi na jakieś pytanie, to warto sobie je stawiać, ale szukać odpowiedzi. No i jak tak pytałam, pytałam, pytałam siebie i też no, literatury, w którą się wczytuję, czy też ludzi, z którymi rozmawiam, słucham różnych rzeczy też. Mnóstwo jest materiałów, które mogą nas wzbogacić, I, z, z, i doszłam do czegoś, co jest oczywiste. Trochę mnie to zmartwiło, ale potem pomyślałam sobie, no nie wcale, wcale nieźle, bo to na tym polega. A mianowicie do tego, że, że. I tutaj kolejna, jakby trochę dygresja, ale w sumie to się scali za chwilę, że kiedy człowiek był w raju, mówię o pierwszej księdze rodzaju w Biblii. Był w takiej zażyłości ze stwórcą, że, że to, było, to była właściwie jedność. tak? My byliśmy przebóstwieni jako, jako ludzie. No, bo oczywiście, pierwszy czynnik, ale to jest pewna opowieść. I, I ta harmonia była do tego stopnia pełna, że nie tylko ludzie ze sobą się rozumieli, czyli Adam i Ewa, czyli te dwie płcie, które też teraz się nie rozumieją, trudno nam się zrozumieć nawzajem. Ale z Bogiem też była to, 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 to jedność, ale też ze stworzeniem całym. I po grzechu pierworodnym, czyli po tej decyzji, że człowiek e, decyduje się, że wie lepiej niż Bóg o, o, o sobie, o świecie, o wszystkim, tak? bo, bo tu nie chodzi o tę sferę seksualną, tylko o to, że właśnie ja jestem Bogiem. To o to chodzi, tak? że to ja jestem na pierwszym miejscu. Ja wiem lepiej niż Ty, Boże. Wszystko to się roz, roz, rozprysło jakby, to tak jakbyś rzuciła lustro, i nagle to podobieństwo do Boga, które było idealne, stało się porozrzucane. Znaczy te kawałki, te puzzle są, gdzieś tam odbijamy w pewnych momentach to, to podobieństwo do Boga, ale bardzo jest to właśnie takie w dysharmonii. I ta cała formacja, to szukanie siebie, to, to, to jakby yy, ten, ten rozwój osobisty, który ma, który, który, który uprawiamy. Ma służyć temu, tak do, do takim wniosku doszłam, żeby na, na nowo, jakby to lustro zostało scalone, tak, żeby je złożyć, żeby ono naprawdę mogło odbijać tego, od którego my pochodzimy, tak. Czyli y, poczucie własnej wartości, tutaj już, żeby domknąć, jest powrotem, czy jest jakby uświadomieniem sobie, ale naprawdę takim powiedziałabym egzystencjalnym, czyli takim aż do trzewi uzmysłowieniem sobie, że ja naprawdę. Pochodzę od Boga, że, że ja jestem chciana, ja jako ja, ty jako pa Paweł, ty jako Iza, a ja jako Mira, a państwo jako w swoim imieniu powiedzcie to. No to że jestem ja ukochana ja i chciana. Dałeś właśnie taką bardzo syntetyczną egzagazę duchowości, e, takiej duchowej wykładni e, tego, o czym pisze Filip Madr w, w swoich książkach o tożsamości człowieka. E, I no, może nie nazywa tego, o czym tutaj rozmawiamy, poczuciem własnej wartości, ale. Zranieniem na poziomie tożsamości człowieka, właśnie. Czyli to, że nie mamy tego poczucia własnej wartości, to znaczy, że nie mamy dostępu do swojej prawdziwej tożsamości. Czyli to jest największym bólem naszym, że nie wiemy, kim jesteśmy dokładnie, bo nie, nie potrafimy odnaleźć w sobie tej Bożej iskry, tego, tego Bożego pierwiastka, który nas ukonstytuował, i w bólach rodzenia, jak mówi Pismo Święte, Każdego dnia staramy się o to na nowo od rana do wieczora, potykając mm -hmm. się, upadając i, i tą tkankę ludzkiej tożsamości ciągle niszcząc i, i, i odbudowując na nowo. Czyli jakby jesteśmy w takim procesie ciągłego borykania się z naszym, z naszym człowieczeństwem. No, i, Ale jeszcze bardzo dobrze, że to też to mówisz, bo ja staram się też powiedzieć, że ta wartość człowieczeństwa płynie z tego, że po prostu jest, mówię to od tej strony teologicznej, tak? że jesteśmy. Stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, który jest miłością, kropka, tak? I, i jak pokazuje cała historia zbawienia. Poczucie tego, że, ta, że tak jest, to jest zupełnie inna sprawa. Poczucie, tak? Ta, dlatego poczucie o ty, o, tak, dlatego o poczuciu. o tym będziemy Czyli dzisiaj mam na rozmawiać. Rozmawiać. Mówiliśmy, mówiliśmy o poczuciu, że zobac... poczucie nie tak, równa się żeby... stwierdzeniu faktów. No. Dlatego te dwie definicje, ta izy z nauk, powiedziałabym, humanistycznych, tak? Yy, czyli z psychologii. Z nauk stosowanych. Stosowanych, tak. I, yy, i ta teologiczna. One się w, jakby wzajemnie dopełniają to raz, ale też nadają, jakby inna, yy, yy, dają inny fundament do te, dalszej naszej rozmowy. A my dodamy jeszcze do tego treści gminnej. Oczywiście. Żeby to ubarwić, wszystko z malowanej skrzyni, czyli ze skarbca mądrości ludowej. Tutaj będziemy wrzucać. Pewnie, w ogóle myślę, że będą potem przykłady też. Oczywiście. Dzisiaj w cyklu Miłość w Praktyce rozmawiamy o tym jak wzmocnić poczucie własnej wartości a goście programu to Izabela Kowierecka, psycholog i trener rozwoju oraz Mira Jankowska z Mieszczowskiej Akademii Miłości 7123 to numer pod którym czekamy na państwa smsy prosimy rozpoczynać się koniecznie słowem plus a na Facebooku komentarze na profilu Radio Plus Radio Plus nocne świat Światła. W światła światłach dzisiaj cykl Miłość w praktyce, a w nim rozmawiamy o tym, jak wzmacniać poczucie własnej wartości. Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości, Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju, to goście programu 71.23. Ten numer czeka na Państwa smsy, słowo plus na początku niezbędne, a na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. No, więc, no tak, no doszliśmy do pewnej definicji, ale jak już tutaj ośmieliłem się w, na początku wspomnieć, no to na niewiele przydaje się wiedza, że poczucie to kształtuje w dzieciństwie się i właściwie w momencie naszego poczęcia, a, a w dzieciństwie, no też relacja z rodzicami ma na to wpływ. No, na pewno jest to wartościowa wskazówka dla świadomych rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci dobrze wzrastały, ale jak wiemy dobrze, wielokrotnie w życiu chcemy dobrze, a wychodzi jak zwykle. W związku, w związku z tym u mnie tak jest codziennie. Czyli dobrze wychodzi. No, to, to tak, może tak. No. Średnia dobra wychodzi. Na pewno. Średnio dobrze. Tak mówię, Wieczór plany buduje, nie, rano ranek plany buduje, wieczór je weryfikuje. Z, z tego całej listy tam, tego tylko jeden ptaszek jest, a reszta skreślona. Hmm. Od wieczór w kajeciku. I to ponadto jest standard. No. No. no, w każdym razie, nie, nie odparady tutaj wspomnieć, o czym też wielokrotnie tutaj mówimy, że różne przyczyny naszego, naszych braków, deficytów i problemów z poczuciem własnej wartości bierze się z dzieciństwa, z trudnych relacji w rodzinie, albo ze zranień, czy z subiektywnego odczucia tego, co może jakimś zranieniem nie było, ale przez Jakąś kon kondycję czy konstrukcję y, psychoemocjonalną, jaką mamy, bo też niektóre, z niektórymi rzeczami, niektórymi, niektórym wyposażeniem po prostu się rodzimy, jak z temperamentem. Charakter możemy kształtować, ale temperament, jaki mamy, taki mamy, z, jakim, z tym się rodzimy i z takim umieramy. Y, więc no, odbiór pewnych y, sytuacji może być. Y, Diametralnie odmienne od osoby, która w takim samym wydarzeniu uczestniczy, a ma zupełnie inny temperament bądź inne doświadczenia. I jak sobie z tym radzić? No bo niektóre takie traumy czy sytuacje, jak tutaj na przykład jedna ze słuchaczek wczoraj pisała, że dopiero po wielu, wielu latach przeżyła w bardzo ostry sposób podczas terapii pewne wydarzenie z przedszkola, kiedy miała wypadek, rozbiła sobie głowę i opowiedziała, ponieważ pani w przedszkolu zabroniła jej mówić tacie, żeby na nią nie krzyczał, dopiero po wielu latach opowiedziała o tym y, terapeutce. Nosiła to przez parędziesiąt lat i przeżyła ostry atak psychozy. Więc y, tutaj y, taki przykład podaje, no bo też jest pewna analogia, prawda, że, że mamy w poczuciu własnej wartości pewne obciążenia, jakieś jakieś kule u nogi, które właśnie t, temu poczuciu własnej wartości nie, nie dają się w pełni rozwinąć. To nie znaczy odchodzić, żeby być narcyzem, tylko żeby doceniać swoją to wartość. Też to, też, narcyzną, to też jest bieda. To też jest bieda. To wcale nie jest. Narcyz jest bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. No. Tak, tak i ludzie wokół niego też. Yy... Kolejna znaczy, ja przepraszam, bo, żeby, żeby, Bo nie chciałabym zająć przestrzeni radiowej. Że, bo bo że wiecie co, że tak mi się układa w głowie, że można by pójść w tym szukaniu środków, żeby wzmacniać ten, to poczucie własnej wartości, skorośmy tak zaczęli, czyli od strony psychologicznej, trochę teologicznej, czy antropologicznej może, czyli wizji człowieka, jak, kim człowiek jest żeby dalej poszukać tymi dwoma sposobami. Czyli ty Iza, jeśli dasz radę, to oczywiście przy naszym współudziale ale i państwa też, poszukamy tych takich narzędzi ze, ze sfery psychologii, tak? psychiatrii może też. A ja postaram się poszukać, Paweł wie, że pomoże też od strony tej teologicznej, czy też, czy też intelektualnej, i tej, 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 tej zewnętrznej, czyli tej cielesnej. Tak? Bo to wszystko wchodzi w grę, w tym takim czwórpodziale. Powiedziałabym. Ale wszystkie dziedziny życia tu będą nam potrzebne. Co myślicie? Co Państwo myślą na ten temat? Paweł nam włączył Facebooka, więc będziemy teraz mo mogli yy, mogli tak, razem. Tak już wracam do czytać. mikrofonu, bo kręciłem Tacy się tutaj po studiu, więc, więc nam to z, z lekkim opóźnieniem yy, odpowiadam. Tak, tak, oczywiście. I SMS-y też. Uh -huh. sms -y też dobrze. Uh, I widzę, że już pierwsze, pierwsze wpisy na Facebooku się pojawiają od, od słuchaczy, więc za chwilę do nich zajrzymy. Tylko muszę tutaj odświeżyć stronę, co niniejszym czynie. Uh, I już widzę, że. O, no właśnie, Ania napisała. Coś pani Izabeli nie słychać. Iza. Ania, przestań. <laughs> A to znajoma. I spać, się dziećmi moimi teraz. Pozdrawiam całą ekipę w moim domu się odzywam, bo po tu Mira tak opowiadała o tym lustrze, ja sobie pomyślałam, że to rozbite lustro, to dobrze, że w naszym przesądzie jest tylko na 7 lat. To to jest takie jak rozbite lustro na całe życie. Ale, ale powiem ci tak dalej. że dopiero w którymś momencie zbierasz to i mówisz, kurczę, że wiesz, to jednak daje taki obraz. Mam nadzieję, że, wie, że można też to wcześniej zrobić, ale no, nie powiem... tylko przy jakiejś dojrzałości już takiej tak, w drodze, ale. Bo ja to po pokazuję od tej strony teologicznej, tak? Czyli to lustro już zostało złożone, bo tak, bo mówię tu o, o, o całej misji Jezusa Chrystusa, tak? czyli o, o Jego życiu, o Jego śmierci męczeńskiej i o zmartwychwstaniu. Tak? I, I jakby ono jest z Jego strony scalone. Tak? Jest zrobione wszystko, żeby, żeby, żeby człowiek na nowo mógł zachcieć wrócić do tej, tej sytuacji pierwotnej. Czyli powrócić do domu ojca, krótko mówiąc. Ale jest jeszcze kwestia, czy ja chcę. Bo jest wolna wola, w sensie w tym, że, że, im, mm -hmm, tak, że teraz i jest no niestety... w miłości, skoro Bóg jest miłością. tak? No tak, no, to jest Bóg zaproszenie... jako jedyny szanuje naszą wolność, no czego zwłaszcza... my nie szanujemy w drugim człowieku, a nie w samym sobie. Ale to czyli, jest, czyli jest to jest zaproszenie, to, czy ja chcę jedno... jakby przyjąć to, co On zrobił, tak? To, to jest tylko to i na tym polega ta moja praca własna. Bardzo się cieszę, że to poruszasz, bo myślę, że po, no, poczucie wolności i szacunek do wolności drugiego człowieka i własnej, jest jednym z elementów poczucia własnej wartości. O tak. Czyli cierpliwość w przyjmowaniu pewnych zmian i to co no, papież Franciszek teraz w encyklice, w encyklice Amoris Laetitia napisał, że wchodzenie w życie drugiego, również kiedy należy on do naszego życia, wymaga delikatności postępowania w sposób nieinwazyjny, co odnawia Zaufanie i szacunek. Miłość, im bardziej jest intymna i głęboka, tym bardziej wymaga poszanowania, wolności i zdolności czekania, aż drugi otworzy drzwi do swojego serca. Czyli nie ma wjeżdżania koparą, jakimś buldożerem, w miejsce tak delikatne, jakim jest wnętrze drugiego człowieka. Gdzie każdy ma swoje robotki i, i to są unikalne kwiaty. Proste. Fajnie, tylko że nawet w swoje życie, i tu myślę że zaraz Iza będzie mogła więcej powiedzieć, że nawet w swoje życie trzeba wchodzić też z szacunkiem dla niego. Znaczy, nie mówię, nie, nie, nie mówię tu o szacunku dla życia w ogóle, bo to jest jakby rzecz oczywista, ale mówię raczej o, o tych właśnie delikatnych miejscach, które, które dla, dla, nas, dla nas są bolesne, o pewnych doświadczeniach, które nas uformowały jakoś. Niekoniecznie tak, jakbyśmy chcieli, ale że one, y, 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 że, że też ich nie wypchniemy z naszego życia, bo one po prostu są. Możemy zmienić do nich stosunek. I że to też trzeba robić z szacunkiem dla samego siebie. I z miłością wobec siebie, tak? Dokładnie. <coughs> ja już bym dodała, że w momencie, kiedy y, uzmysłowimy sobie, że szacunek do samego siebie jest najbardziej w sumie decydującą, nie wiem, wartością, umiejętnością która mm, popycha nas do rozwoju, do bycia lepszym człowiekiem. Postawę, ja bym yy, I że bez szacunku do samego siebie właściwie nie jesteśmy w stanie, nawet jakbyśmy bardzo chcieli, edukowali się, szanować innych. Możemy mieć taką pozę szacunku, ale jeżeli ja sama yy, nie szanuję siebie, nie doceniam w różnych aspektach, nie potrafię yy, dopuszczać nowych informacji do siebie, doceniać siebie w różnych aspektach, to Jestem bardziej krytyczna i bardziej ostra, właśnie chociażby atakując z jakimiś cenami inne osoby i ich działania, bo to wynika z tego, że ja sama tego nie mam dla siebie. Jeżeli nie mam mhm. takiego ukochania dla samego siebie i akceptacji, bo to sama akceptacja jest bardzo ważnym filarem w ogóle poczucia własnej wartości. I sama akceptacja, ta prawdziwa, kiedy możemy właśnie siebie utulić w różnych trudnych sytuacjach, i sama akceptacja to nie znaczy, że jestem bezkrytyczna wobec siebie, ale doceniam w sobie również te słabe rzeczy. Jak mówiłaś że tej integracji tych czterech aspektów, to w dużej mierze, żeby tak potrafić to zintegrować, to trzeba zacząć od tego, żeby przestać być dla siebie samym wrogiem. Jeżeli ja zaczynam y, widzieć, że coś mi nie wychodzi, y, to nie, y, nie uogólniam y, tego potknięcia, niepowodzenia na cały aspekt mojego życia, a na przykład sukcesy przypisuję okolicznościom i czynnikom zewnętrznym. Bardzo często to na przykład. Warto jest na to zwracać uwagę, jeżeli byśmy mówili o wzmacnianiu poczucia własnej wartości, jak my w ogóle definiujemy sukcesy? Na przykład, jak ktoś, częściej moim zdaniem kobiety badania też pokazują, że kobiety częściej przypisują czynniki, sukcesy do czynników zewnętrznych niż mężczyźni. I warto chociażby tego się uczyć od panów, jeżeli mamy takich w swoim otoczeniu, żeby sukcesy nie traktować jako u szczęścia, Bóg tak chciał, los był łaskawy, tylko że tak ja na wyszło, tak wyszło. No, pofarcia, pofarciło przypadek. mi się przypadek, no, po prostu trafiło mi się, jak udało się lepiej kurze ziarno, tylko że żeby doceniać wkład własnej pracy, bo jeżeli chociażby mówimy o samorozwoju, to też, ja już to mówiłam, myślę, że wielokrotnie niestety, może się powtarzam, przy innych okazjach naszych rozmów, że ty mówisz o takim pięknym samorozwoju, Mira, że człowiek chce jak gdyby, połączyć te wszystkie rozsypane części w jedność i być na podobieństwo Boga, ale bardzo często ten samorozwój i potrzeba bycia coraz lepszym też wynika czasami z poczucia własnej, Niskiej wartości, dlatego że ciągle szukam siebie lepszą. Po to, żeby właśnie wreszcie siebie pokochać, żeby wreszcie zasłużyć na to miłość. Że Czyli jakby, taki perfekcjonizm. Trochę perfekcjonizm, ale takie, że jak będę miała już to, to to jak będę na takim takim poziomie, to wtedy ja już na pewno jak schudnę, jak wypiękniej, jak będę w związku, jak będę to zarabiać, zasłużę na To, to zasłuża tak. na to, żeby być wreszcie. No, o nareszcie jak tak, się ociosam z tak, tego wszystkiego, tak. co, co, czego nie akceptuję. I w jeżeli sobie. na przykład taka motywacja przyświeca do samorozwoju, to uważam, że to jest bardzo krzywdząca motywacja i warto jest nad tym pracować. Bo tutaj nie ma końca, bo zawsze można być lepszym, zawsze można dążyć do no ideału, jest, a nikt tym, no nie jest tym to jest się swojego człowieka. Całe życie mogę być w poczekalni i czekać na ten właściwy, idealny dzień, który nie, nie, nie nadchodzi. To co nawet ty Paweł powiedziałeś, że pewnego dnia się obudziłeś z takim poczuciem, że życie jest bez sensu, albo że... Moje życie nie to... ma sensu. No, że, że w ogóle nie, nie wychodzi mi tak, jakbym chciał i. Nie, właśnie... nie, to było takie u, uogólnione poczucie bez sensu. Tak, no uogólnione niech będzie, poczucie bez sensu. To też warto, jest moim zdaniem, naprawdę powtarzać to do znudzenia. Nawet może przy każdej audycji ja mogę robić taką tutaj robotę. może to wiesz, zapamiętuje się dopiero, jak się siódmy raz coś usłyszy. Tak naprawdę. Ja myślę, że niektórzy są się tak oporni, <laughs> że mogą całe życie tego słuchać też nie usłyszeć że my mamy upadki w wzloty, że uh -huh. wiecie, możemy mieć jakąś... Pocieszenie i strapienie, jak nie, mówił nie się, po prostu, My nie jesteśmy... Ja bardzo lubię to porównanie, ja to na bank mówiłam już przy którejś audycji, że my nie jesteśmy obrazem statecznym, który wisi na ścianie, jesteśmy już ukształtowani po prostu, jak bylibyśmy już tak ukształtowani, to właściwie nie byłoby sensu dalej funkcjonować, no tak, to, tylko... to trzeba zrobić miejsce następne, moim zdaniem, tak? W momencie, kiedy ja uzmysławiam sobie i dopuszczam, że to jest dynamiczne, że to się zmienia, że ja budzę się jednego dnia, nie wiem, rozpromieniona, bo chociażby słońce mnie obudziło, tak, a jednego dnia jest taka plucha, a ja właśnie butów nie mogę zimowych znaleźć i idę, w, nie wiem, w letnich i okazuje się, że, nie wiem, mam przemoczone nogi i ten dyskomfort powoduje, że właściwie potem nie zdążam, nie wiem, na, na autobus i jestem wściekła bez powodu i potem ogólniam to do tego, że właściwie jestem beznadziejna no właśnie, bo osoba o niskim poczuciu własnej wartości też czasem będzie czuć się silniej, bezpieczniej czy, czy bardziej wartościowo. Ja na przykład z tym, takim poczuciem bezsensu po godzinie sobie poradziłem i to, to jakoś minęło, po prostu otrząsnąłem się z tego i, i przyspieszyłem i wszystko wróciło na swoje miejsce. Ale jeżeli ktoś no, cierpi chronicznie na, na taki brak poczucia własnej wartości i nawet ma jakieś poczucie sprawczości, siły, że ma, ma jakąś dynamikę życiową, no to zazwyczaj właśnie jest to związane z czymś zewnętrznym, z jakąś pochwałą. Z Zainteresowaniem, sukcesem, ktoś mnie zauważył, prawda, coś mi się udało i tak dalej, ale są to krótkotrwałe uczucia, ponieważ w głębi swojego wnętrza taka osoba czuje się jak oszust, po prostu, bo ona jakby zaprzecza temu, kim jest. Czyli czuje, że dzieje się w niej coś, co jej się tak na dobrą sprawę nie należy. Niejednokrotnie spotykałem się z takimi bardzo szczerymi wyznaniami osób, które z niskim poczuciem wartości się właśnie borykają, kiedy no, no coś im się przydarzy ciekawego i potem nagle. Krótkotrwały strzał i znowu jest zjazd, i nawet bardzo dotkliwy wręcz. Powiedziałabym, bo wydaje mi się to ważne, że tak bardzo istotny jest sposób, w jaki myślimy o sobie, jeżeli mamy zbyt negatywny obraz samego siebie i te myśli nas tak przytłaczają, to niestety wpędzamy się w błędne koło. No bo jeżeli ja myślę sobie beznadziejnie, że jestem nie taka, jaka powinna być, że nie zasługuję na to, że nie należy mi się nic lepszego, że właściwie to, co mi się przydarza, to tak jakimś cudem, pewnie, bo i tak nie zasługuję na to. To niestety, jak ja mam taki obraz samej siebie, to też moje zachowanie, czy następne, kolejne działania, tylko często potwierdzam, bo ja nawet się nie wysilam do tego, żeby zrobić coś innego, bo i tak na to nie zasługuję. Więc poświęcam na, na udoskonalanie siebie mniej czasu. W związku z tym wracam do takiego punktu, że na przykład efekty są mierne, no więc mi się potwierdza ta beznadzieja i mówię, no, no i to właśnie dlatego mam niską samoocenę. I czasami bardzo istotne, my, bo jak nawet mówimy o takim, tej definicji teologicznej, to czasami ja pod takim względem pragmatycznym już patrząc, Uczulam naszych tutaj słuchaczy i, i siebie, i was, i często o myślę. Już jestem uczulony. <grym> no, no, żeby naprawdę dbać o to, w jaki sposób o sobie myślimy. Prawda. Że jeżeli, na, na przykład ja bardzo lubię pracę, tutaj akurat y, pani Maria Niezgoda napisała, że codzienna lista wdzięczności może być jednym z pomocnych narzędzi w pracy nad mhm. samooceną. Tam świetny i ważny temat, e, dziękuję i też dziękujemy, że pani to docenia. E, to ja bym dodała, że mm, jak zastanowiłam się nad tym kiedyś, <laughs> jakie na co dzień sobie zadajemy pytania. Wiecie, jak myślimy o pytaniach, to ja nie wiem czy wy, ale myślę, że nie macie tak, bo to jest zautomatyzowane. Że jak budzicie się, to nie myślę, na przykład patrząc na siebie w lustro, ale takie nierozbite, nie? Mira, takie normalne, patrząc w lustro, mówię, boże, znowu ja, no nie myślę tak. Myślę, że nie wiem, spotkam kogoś innego, to patrzę i znowu ja, Jezus, jak ty wyglądasz, jak ty spaś i ty tak pójdziesz do pracy. Ja nie, ja nie mam tego, yy, wiecie, uświadomionego, <laughs> że na przykład sobie dowalamy od samych. Pierwszych chwil po otworzeniu oczu, tak, że na przykład tak. Ale tak, jesteś na rzeczy. Ja na przykład robię swoje <coughs> zmarszczki, ale rano, rano mi się nie podobają. No ale na przykład wiecie, to co sobie myślimy, bardzo często jest nieuznane. Nie, nie, nie mam po prostu do tego dostępu, bo to jest automat, działa na takim autopilocie, ale to nam e, nakręca, nakręca, nas. nakręca, nas, pływa na nasz nas. Ale ja ci powiem, co pomaga na to. Herbata. Ale, o to zależy. Znaczy, niektórzy wolą kawę, ja, ja absolutnie. Ale no to, to, napra to, to herbata Babel naprawdę bardzo leczę z takich problemów. Babel herbata na dwie, jeszcze do tego. Nie. No i ja mam mówić, widzicie mów, Państwo. Przepraszam, to jest, Iza, no Iza, ja się mów, staram, Pijam się na wozyny intelektualne, jak no ci mogę, mów. ale wy po prostu o herbacie. No teraz. przepraszamy. Możesz jeszcze o sposób marzenia. się w moją wątłą pierś. No, no, no nie to nie tylko dokończę, że jeżeli chodzi, bo to jest naprawdę też dla mnie było bardzo odkrywcze. Jak przeczytałam zdanie kiedyś, że jakość naszego życia zależy od jakości pytań, jakie sobie zadajemy codziennie, nie od święta. Nie na zasadzie, że sobie przypominam, och, na przykład, dlaczego nagle sobie tam przypominam, tylko że na przykład się w zadawaniu pytań. Zobaczcie, można zadać sobie pytanie takie, czy uda mi się dzisiejsze spotkanie? No i od razu takie pytanie zamknięte, no bo mamy tutaj ewentualność: uda się, nie uda powoduje, że fifty, jest fifty. jakiś lęk, albo taka niemoc nasza, że może się nie udać, to po co będę właściwie się przygotowywała, bo może w sumie podziękować mi, to może mnie się przygotuje. I wtedy robię na przykład bardzo często samo utrudnienia i rzucanie kłody pod nogi, co często robią osoby z niskim poczuciem własnej wartości, żeby zachować resztkę godności własnej, że nie wyszło mi, prawda. no bo no wiecie, no za późno się przygotowałam. Jakbym przygotowała się tydzień wcześniej, bo bym Tyle wiedziała, zajść, ten projekt, to, to by nie było lepiej. I w momencie, kiedy zadajemy sobie takie pytanie, czy uda mi się na tym spotkaniu, czy kupią mój projekt, czy awansuję, y, czy on mnie pokocha, czy znajdę idealnego męża, czy schudnę, czy będzie pomidorowa, no nie wiem, cokolwiek, tak? To mamy tak albo nie. Może będzie, może nie będzie. Natomiast jak y, myślimy bardziej, ale to, to trzeba by korzystać. O, wysiłek. będzie pomidorowa. To już nie jest pytanie. Ale to jest stwierdzenie, ale, Właśnie poczuj, to... Poczuj, po ale nie, ale gdybyśmy zadali pytanie, co zrobić, żeby to spotkanie mi się udało. Albo co zrobić, żeby e, na przykład znaleźć wartościową osobę. No nie, to... Jak mam nie, Iza, podejść, no to Ale mu nie nie za powiedzieć, jak mam, e, jak mam e, na przykład jak ja myślę, czy jestem szczęśliwa, nie? albo czy moje życie ma sens, to teraz ruchochliki mi podpowiadają, no wiesz, bywało lepiej. Jeszcze dzisiaj zobaczyłam mają siebie w luzze, wiadomo, inni mają lepiej. Na Facebooku zawsze mają lepiej. Jak ja patrzę na ich zdjęcia, to mówię, Boże, moje, moje życie tak nie wygląda. Ja, mam, ja nie mam facebookowego życia ani instagramowego. Po prostu moje życie wygląda normalnie, szaro czasami, uro i ponuro. A tam jest zawsze tak, że ja patrzę, mówię, nie wierzę, oni mają też dwójkę dzieci. A, I, są, i szczęśliwi, jest, a tak? są szczęśliwi, nie? <laughs> nie, nie, ja jestem szczęśliwa, żeby była jasność. Ja się ja jestem szczęśliwa, żeby była jasność. Bo potem dzieci mogą i potem będę miała no wie, właśnie, problem w domu. I nie? będziesz miała, wiesz, spadek w poczucia własnej wartości zbygosta, u dzieci. Ale no. nie, ale tak wracając poważnie już. Jeżeli myślimy w ten sposób, tymi pytaniami, tak jak ja myślę, czy ja jestem szczęśliwa, to od razu mi się pojawia, bywało lepiej. Naprawdę pojawia mi się coś takiego, bywało lepiej. Natomiast jak pomyślę, co mnie uszczęśliwia, albo co sprawia, że zmienia mi się nastrój, to wiecie, ile od razu mam pomysłów, jak poprawić sobie nastrój. Herbatę trzeba zaparzyć na przykład, bo mi to poprawia nastrój. Iść, pobiegać. I trzeba to robię automatycznie, bo bez tego nie działa. Bo ty już masz, mój drogi wierzynie, ale on ma tylko co do herbaty. No. A a a ja to myślę, w, że Paweł w ogóle. Nie tylko do herbaty. Nie, no. są inne Ale to jest to jest, to jest bardzo, nie, bo to mu, musimy wyłapywać, słuchajcie, takie narzędzie, bo, bo temu ma służyć audycja. Poczekaj, poczekaj tylko o po, po jednym. Bo musi po, muzykę puścić. Po, no to zaraz puścisz. Właśnie. Właśnie. właśnie, to co powiedziała I zaproszę panią. Za dużo treści, za, za dużo Ale treści. Ty, ja tylko podsumowuję, y, że to właśnie takie y, y, stawianie sobie dobrych pytań, właściwie sformułowanych pytań, pomaga w tym, żeby Wzmacniać to poczucie własnej wartości i wybijać się A ze tego A ja bym powiedział jeszcze, jedno, żeby zadawać więcej pytań, niż dawać odpowiedzi, bo to zapładnia do poszukiwania tych odpowiedzi, które być odpowiedzi. może znajdą się dopiero za nie tydzień, nie dwa, nie okay. trzy, ale kiedy je znajdziemy, kiedy one same przyjdą przez doświadczenie jakieś i uruchomiony proces szukania tego, tej odpowiedzi, to ono może naprawdę w bardzo znaczący sposób wpłynąć na rozwój naszego życia. A ja bym chciała powiedzieć jeszcze, mogę? Iza, no, mówię, dobra, dzięki. A propos tego, co powiedziałaś właśnie tym linii, o tym jakieś... myśleniu, że jak myślisz, bo jest, jest takie powiedzenie, mówisz, myślisz, mówisz, masz. Tak masz w życiu, więc uważaj, jak my, myślisz, bo potem to mówisz, potem tak masz. Ja zapraszam też, bo o tym mówiłam na takim moim vlogu, vlogu, czyli wideoblogu <laughs> mirajankowska.pl i tam ostatni filmik właśnie jest temu poświęcony, o myśleniu, które wpływa na nasze życie. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Miłość w praktyce rozmawiamy o tym, jak wzmocnić poczucie własnej wartości. Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju oraz Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości to goście dzisiejszego programu. Państwo jesteście jak zawsze zaproszeni, by pisać do nas SMS-ami na 7123, słowo plus na początku, a na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Za chwilkę wracamy. Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła. Miłość w praktyce, ten cykl dzisiaj, jak to bywa raz w miesiącu, w nocnych światłach się pojawił, a w nim rozmawiamy o tym, jak wzmocnić poczucie własnej wartości. No bo właśnie, miłość w praktyce, czyli poczucie własnej wartości, nie tylko, jak tutaj Mira słusznie zauważyła, na cele własne, czyli po prostu rozwój dla rozwoju i poczucie własności, własnej wartości, dla poczucia własnej wartości, żeby po prostu dobrze się czuć wyłącznie z samym sobą, nie, dla miłości, dla, dla relacji, dla spotkania z drugim człowiekiem. Dla dobrego bycia ze sobą po to, żeby być dobrze z drugim człowiekiem. Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości, Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju to goście dzisiejszego wydania Nocnych świateł. I też przypominam, że Państwo, jak zawsze jesteście zaproszeni 7123 SMS. -y. Rozpoczynamy słowem plus. Na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Chciałbym tutaj zacytować to, co napisała IPON. Bo przypomina, cytuję Martę Pawłowską, też gościa wielokrotnego Nocnych Świateł. Dziękuję za dobre słowo pod adresem gości i, i tematu. I Iwon pisze, pamiętam też bardzo wartościową audycję z panią Martą Pawłowską, która mówiła, że poczucie własnej wartości jest nam dane po to, byśmy wiedzieli w jakim kierunku mamy się rozwijać. Byśmy wiedzieli w jakim kierunku chcemy iść. Byśmy umieli odczytywać nasze pragnienia, byśmy umieli odczytać nasze potrzeby byśmy umieli odczytać nasze powołanie, nasze dary, nasze talenty. Ja bym tutaj jeszcze dodał takie sformułowanie pewnego doktora psychologii, terapeuty i filozofa zarazem, Nathaniela Brandena, autor, autora wielu bardzo poruszających książek z pogranicza filozofii i psychologii. I on stworzył taką bardzo ciekawą definicję poczucia własnej, Wartości i, i tego, jak, ją, jak człowiek powinien ją rozumieć. Otóż poczucie własnej wartości to skłonność do doświadczenia siebie jako osoby kompetentnej w zakresie stawiania czoła wyzwaniom przynoszonym przez życie, a także zasługującej na szczęście. Możesz jeszcze na początek przeczytać? Tak, bardzo proszę. Poczucie własnej wartości to skłonność do doświadczenia siebie jako osoby kompetentnej w zakresie stawiania czoła wyzwaniom przynoszonym przez życie, a także zasługującej na szczęście. Czyli. Z tego wynikają daję radę. Tak, no Tak, tak, tak. Czyli po prostu zgadzam się na to, że życie wymaga ode mnie pewnego, pewnego zasobu heroizmu. Tak. Bo, bo będę musiał mężnie stawiać czoła przeciwnościom losu, które po prostu będą się mnożyć każdego dnia. Jednego dnia będzie fajnie, ale drugiego dnia się rozsypie worek z problemami, puszka Pandoru się otworzy. Tak jak na przykład mi dzisiaj zalałem mieszkanie swojej sąsiadów i, i, i z, mam zainfekowany komputer, który prawdopodobnie jest do wyrzucenia. Więc no, nie przyszedłem tutaj z uśmiechem na ustach, no ale no cóż, na życie jutro też jest dzień. No. Ale nas już nie pogryzłeś. No nie, no zębów nie miałem na wierzchu, prawda? <laughs> nie, wręcz przeciwnie. No. W ogóle nie mam zębów. W ogóle nie mam zębów. No, po prostu. Go, to, gdy bruxizm mnie dopadł, z, z tych trosk zacząłem zgrzytać zębami i po prostu zmieliłem je na proch i to pył, mówisz bardzo wyraźnie mimo wszystko. No przez... tak, no bo to lata praktyki. Już, no. Ale to ja odpowiem na to pytanie. Znaczy na tę kwestię. Wiecie, w, tej, to, w tym teologicznym podejściu to jest bardzo bardzo ciekawe moim zdaniem, ale nie, że nie żartujesz, to jest moje poważnie, że w, w, tym, w tej formacji nas właśnie, żeby stawać się tym takim człowiekiem harmonijnym, zintegrowanym, czyli szczęśliwym, pełnym poczucia siebie, samego, czyli tej właśnie własnej wartości rozpoznanej, uznanej, uszanowanej, podzielonej z innymi też, tak? Jest. Jakby jest ta droga formacyjna, ta droga, która nas kształtuje, która nas ociosuje. I co ciekawe, że jest taki kapłan, który jest jednocześnie psychologiem i teologiem. Yy, Amadeo Cencini się nazywa. I on mówi o czymś takim, o co Ty teraz przywołałeś, Paweł. Bo on mówi o dwóch rodzajach formacji. Czyli sposobach na to, żeby takim człowiekiem pełnym się stawać. Jeden to jest ten nadzwyczajny, taki typu, właśnie jakieś rozwojowe rzeczy, typu warsztaty. To mówię od tej strony bardziej psychologicznej czy, czy, czy komunikacyjnej, interaktywnej tak, z ludźmi w tym sensie. Ale od strony duchowej byłyby to rekolekcje, dni skupienia, jakieś takie rzeczy, które się wydarzają sporadycznie, a, ale są takie punktowe i ktoś je prowadzi my tam jesteśmy uczestnikami zwykle jesteśmy bardziej wyciszeni czyli jesteśmy odbiorcami tego ja mówi, że to się dzieje i to jest formacja nadzwyczajna nie zwyczajna tylko nadzwyczajna tak dlaczego dlatego że jest ta druga formacja zwyczajna ona się do, odbywa właśnie w codzienności Czyli to, że ci się zepsuł komputer, że. że że, że no wyda... ktoś mi zaatakował komputer po No ci, prostu, że, internet, że właśnie, tak. że ktoś ci zaatakował, że ktoś ci robił krzywdę, że, że dzieją się rzeczy, na które my nie mamy wpływu, czyli ta codzienność, powszedniość nasza, że to nas najbardziej kształtuje. Co więcej, od tej strony teologicznej on mówi, że to Bóg, czyli my powiemy los, tak, kształtuje człowieka. Że on, że on w tym się też wyraża. Nie to, że Pan Bóg ci zepsuł komputer, oczywiście, tak? Czy ci zalał mieszkanie. Albo spowodował, że ty zalałeś mieszkanie. Oczywiście nie o to chodzi, ale chodzi o to, że te wydarzenia, na które opatrzność przyzwala, że one wyrabiają w nas pewne cnoty, pewne, pewne, pewne sprawności, tak? Na przykład. Albo my się łapiemy na czymś. Albo w jakiś sposób poznajemy drugiego człowieka, kształtuje nas to. Albo widzimy swoje, swoje piękne cechy, swoją siłę. Swoje zdolności i uzdolnienia, talenty, albo właśnie to, to, że w czymś jesteśmy nieporadni, nie umiemy sobie poradzić, że jesteśmy, y, potrzebujemy drugiego człowieka, potrzebujemy też Boga. Że, że ta codzienna, zwyczajna formacja, że ona jest, fund, ona jest podstawowa i że to Bóg ją robi, a ja w niej uczestniczę aktywnie. To jest dla mnie też niesamowite odkrycie. Nie wiem jak Państwo. No tak, do... tak. To, 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 przepraszam, taka to chwila, zapadła, chwila ciszy ciągle. zapadła, ale to, to jest takie no, refleksyjne sformułowanie, to co powiedziałeś przed chwilą. Taka myśl, która w jakiś sposób skłania ku temu, żeby zadać sobie pytanie, um, co się wtedy dzieje prawda, w moim wnętrzu. Tak, no i tak, tak. nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Bo też. Yy, Warto sobie zadać pytanie o to, o czym tutaj powiedzieliśmy, o wolność, prawda? Że Pan Bóg dopuszcza też wolność innych ludzi, więc może mnie dotknąć nie tylko konsekwencja moich złych wyborów, ale też dobrych, ale, też, też dobrych, ale również co trudniejsze i bardziej myślę, niełatwe do zaakceptowania, konsekwencja złych wyborów, czy nawet stricte zła uczynionego przez innych ludzi. Tak, no, no tak, tak, tak. I, I tutaj cierpienie niewinnych jest, jest zawsze pytaniem, które um, no myślę, nie ma na nie odpowiedzi. Nie ma, nie ma nie odpowiedzi, ma. natomiast jest zawsze pytanie o sens. Bo no ja, właśnie, też, 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 ale, ale pytanie o sens to już jest kwestia jednostkowego ja, przeżycia. Tak. To jest pytanie z siostrą tego Pudełko, niedawno na wstępie Wielkiego Tygodnia rozważaliśmy Księgę Hioba. I, I to jest pytanie, które, które trzeba sobie, jeżeli ktoś ma na, na końcu języka to pytanie, to niech otwiera księgę Hioba. Wiesz po co, prostu. ale na, nawet, nawet, no to jest jeden, jeden sposób, prawda? Ale też yy, warto sobie zadać pytanie. Jaki to ma sens dla mnie? Bo... No to właśnie o to chodzi. Ale, no. Ale, ale, no tak, ale nie każdy będzie sięgał akurat po księgach Joba, no, tak? Ja, ja za... to w ogólnieniu, uug... tak, prawda, ja rozumiem, no, tak. po... myślę, że odpowiedzi na, na temat y, sensu cierpienia, y, które dotyka y, spos... człowieka niewinnego, no, no nie ma na to takiego odpowiedzi, które można... Ale chory, tak? Nagle masz wyjechać gdzieś tam, a mówisz, ja tam nie mogę pojechać, bo po prostu... Ale, ale Mira, że... poczekaj, no, bo, bo tutaj już nie sprowadzajmy, bo... Pytanie jest dosyć filozoficzne, prawda? Cierpienie niewinnych oczywiście to, to nie jest kwestia, że jestem chory i nie mogę wyjechać. To jest coś, na co nie ma nigdy odpowiedzi. Ale ja mówię w ogóle o cierpieniu. Bo cierpienie, ty mówisz o, o, o cierpieniu zaznawanym od kogoś, a ja mówię o cierpieniu, które mi się na przykład przydarza, bo złamie nogę, albo, 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 albo polegnę w czymś tam, albo będę miała wypadek, albo jeszcze inne rzeczy, tak? Albo będę chora, albo nie wiem, coś się stanie i ktoś z najbliższych odejdzie. Ale, ale też cierpienie, które. Które jest to jest egzystencjalne cierpienie, ale zawsze jeżeli, jeżeli sobie zadaję jeżeli go i tak doświadczam, to warto sobie zadać pytanie, jaki to ma sens, czyli jakby ku czemu mnie to prowadzi, co ja odkrywam przez to. Ale, ale... samo zadanie takiego pytania mira wydaje mi się, niewystarczające, bo jeżeli, nie wiem, zadaję sobie takie pytanie o o niskim poczuciu własnej wartości, to ona odpowiada sobie od razu pewnie z automatu zagładzie prowadzi, no bo do czego może prowadzić, no jeżeli kolejny raz mi coś nie wychodzi, to tylko potwierdzam, jak jestem beznadziejny, jak jestem niewartościowy, jak nie zasługuję po prostu na szczęście. A osoba, która powiedzmy ma wysokie poczucie własnej wartości, to nie znaczy, że ona jest lepsza, tylko ona po prostu jest bardziej zintegrowana spójna. w sobie, jest bardziej spójna i potrafi zaakceptować swoją niedoskonałość. Bo y, tutaj typu, w, że y, tu jest bardzo istotna samoakceptacja. Jeżeli ja na przykład siebie akceptuję, jeżeli ja daję sobie prawo do potknięć, z których potrafię wyciągnąć lekcje, bo to, że się potykamy, to jest oczywiste i każdy się będzie potykał. Tylko, że jedne osoby spotknięcia zrobią dramat życiowy, a inna osoba na przykład właśnie przy potknięciu wybije się na wyżynę. I bardzo często to właśnie poczucie własnej wartości może powodować tą różnicę, że jak ja sobie myślę, ok, no zdarzyło się, no nie jest wesoło, bywało lepiej, e, ale co ja właśnie mam z tego wziąć? Czego ja mam doświadczyć? Czego mam się nauczyć? Jak ja mam to e, przeżyć, żeby. Lepiej potem żyć. Mhm. A nie, że będę w nieskończoność wracała do przeszłości i, i miała poczucie krzywdy, bo ktoś mnie zranił, bo nie we właściwym czasie podjąłam takie decyzje i będę jak gdyby nie umiała sobie wybaczyć. Często ogromną umiejętnością jest wybaczanie samemu sobie. Nie życie w poczuciu winy w nieskończoność, bo kiedyś 20 lat temu zrobiłam taki błąd i ja już nie, nie zasługuję na to, żeby normalnie żyć. Okej, okay, zrobiłam, wyciągnij lekcję, idź dalej. Mhm. My w Mistrzowskiej Akademii Miłości mówimy o taki, w taki sposób. Jeśli się już przewróciłeś, to podnieś się z czymś. Czyli wyciągnij z tego zrób, jakby. Myślę, że tak. Przepraszam, że mm -hmm. ci będę słowo, to jakoś mi się teraz razu nastąpi, że można się podnieść z kamieniem, w którym masz ochotę cisnąć w kogoś, nie? No tak. Bardziej ja bym do, do, mm -hmm. dopełniła e, to, co powiedziałaś, żeby po, e, podnieść się z czymś wartościowym dla siebie i dla innych, żeby mm -hmm. już. Jak już się tak i tak przewróciłeś, to weź coś dobrego z tego tak. przewrócenia. Tak, tak. Na przykład, tak, tak. Y dlatego jakbyśmy obserwowali osoby, które, doświad osoby, które doświadczają cierpienia. Y nie wiem, jedna osoba z chorobą robi bardzo dużo dobrego dla innych i ją choroba właściwie niesie. niesie. Bo się chce coś jeszcze z tym zrobić dla siebie i dla innych. Inna osoba w takiej samej sytuacji uważa, że już przegrała życie. Więc bardzo, ale to bardzo dużo zależy od tego, jak jesteśmy ukształtowani i jak postrzegamy rzeczywistość jest jaka jest. Dla każdego taka sama, ale można interpretować ją jako ciągłe kłody pod nogi, a można jako schodki, które cię przeskakuje idzie dalej. M Marek Wosiński, psycholog społeczności, mówi, że. Yy... Rzeczywistość jest taka, jaką ją odbieramy. Czyli jeże, jeżeli, jeżeli ja patrzę przez pryzmat w, 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 samych negatywów wszystko jest nie takie, ludzie nie tacy, ja nie taka, środowisko nie takie, Polska nie taka, Europa nie taka, świat nie taki i Pan Bóg nie taki no to, to tak, tak, tak mi się będzie w życiu układało, tak tak, tak, tak to się będzie stawać. A czy to tutaj uściślimy? Moja rzeczywistość. No, no tak, i zawsze to jest jednostkowe, no, tak? tak? Bo to jest no, nie, zawsze jed... no, bo rzeczywistość jest jaka jest. No. Nie, jakby nie. nie ma rzeczywistości, obie, rzeczywistości obiektywnej, tak? Bo każdy patrzy nie na no, tę rzeczywistość odczucie, przez swój prąd. Odczucie rzeczywistości tak, jest tak, subiektywne. Tak, tak. Natomiast rzeczywistość jest jaka jest. jaka no. po prostu jaka jest. jakiś filtr własny, tak. przez który ale, postrzegamy jasne, tę Ale jeżeli patrzę na to w sposób zdrowy, tak? czyli są rzeczy pozytywne, są rzeczy negatywne i próbuję szukać tego, co jest twórcze, co jest budujące, no to ta rzeczywistość będzie miała dla mnie wartość pozytywną. No tak, to jest wydawałby się mogła prosta sprawa, tylko że do, do, do tego trzeba dojść. No, bo nie mówimy tutaj o tak zwanym pozytywnym myśleniu, bo też można się naprawdę zakręcić, wkręcić. Przepraszam, że użyję kolokwializmu poważny kanał, tak zwanego pozytywnego myślenia. Mówimy o które... zdrowym myśleniu. Mówimy o zdrowym myśleniu. Słusznie to ujęłaś. To chyba najlepsze z możliwych sformułowań, jakiego można tutaj użyć. Dlatego zostańmy z tą myślą na chwilę kilka. Półmetek nas ten właśnie mija dzisiaj w cyklu Miłość w praktyce. Rozmawiamy o tym, jak wzmocnić poczucie własnej wartości. A goście w studiu to Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju oraz Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości. Państwa też zapraszamy do pisania do nas. 7123 23 smsy. Rozpoczynamy słowem plus. Na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła. Od prawie 8 minut mamy już środę, 18 kwietnia, i w cyklu Miłość w praktyce od 23 dnia poprzedniego w nocnych światłach rozmawiamy dzisiaj o tym, jak wzmocnić poczucie własnej wartości. Jeszcze przez około godzinę ten program potrwa. Gośćmi w studiu są Miro Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości, Izabela Kobierska psychologi i trener rozwoju. Nasi słuchacze, Państwo, jesteście jak zawsze zaproszeni, by program współtworzyć SMS-ami słanymi na 7123. Prosimy rozpoczynać się koniecznie słowem plus. Na Facebooku zaś prosimy, pisać do nas na profilu Radia plus w komentarzach pod pierwszym postem od góry. Ludzie z niskim poczuciem wartości to trzeba przyznać, jak potwierdzają to wszystkie osoby, które fachowo zajmują się tym tematem. Zadziwiająco mało wiedzą na swój temat. I kiedy rozmawia się z kimś takim, można odnieść wrażenie, że lepiej się orientują w życiu otaczających ich osób, są bardzo bacznymi obserwatorami, bo służy to pewnej stosowaniu pewnej zasłony dymnej, która skupia uwagę na problemach innych osób, a odpycha od tego, co warto by w sobie przepracować. I na przykład to są osoby, które na pytanie, co u ciebie słychać, odpowiadają: A dzisiaj poszedłem na zakupy, prawda. Albo zrobiłem to i to. No, wiesz, ale poczekaj, poczekaj. Ale jak się czujesz? No, wiesz, zrobiłem to i to, jeszcze przede mną to i tamto. Ale, ale no dobrze, ale no to co? No mój mąż przestał pić. Albo dzieci skończyły studia, mm, albo już nie wyrabiam, nie, nie, Już po prostu mam wszystkiego dosyć. Mam, mam, Przepalał mi się bezpiecznik. Ja sam rzeczywiście czasami też tak mówię, kiedy mi się przepala. To fakt, kiedy już, już mam za dużo. Um, ale to, to jest wtedy, kiedy mi się przepala. Natomiast Rzeczywiście jest taka potrzeba, przynajmniej u mnie, i wydaje mi się, że to jest dobre zagajenie każdej rozmowy, żeby zapytać, jak się masz, jak się czujesz. I to nie jest grzesznościowe. To jest naprawdę otworzenie spotkania z drugim człowiekiem, żeby powiedzieć: No, tak, rzeczywiście dzisiaj jest tak czy siak, albo dzieje się to i to, odczuwam to i tamto. No i sprawia mi trudność, właśnie, kiedy. W, w takiej próbie dotarcia do drugiej osoby, otworzenia jakiejś rozmowy, relacji, że no, ale daj mi spokój, w ogóle nie, nie, nie chcę o tym gadać, albo coś. Ale, a, albo, ale co ja mam ci właściwie powiedzieć, no? O co ty mnie pytasz? No? Ale o co ci chodzi? No właśnie, ale ty, o co ci chodzi? No? Przecież ci powiedział, no byłem na zakupach, byłem w pracy, idę, idę do domu, potem wieczorem pójdę na siłownię albo na basen. No. No, ale... no, no cóż, no nie, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, którzy akurat tak mówią, to, to mają niskie poczucie własnej wartości, ale przytaczam pewne przykłady. Które mogą pozwolić, pozwolić przybliżyć pewną postawę, która jest stała. Bo ja rozumiem, że każdemu może się to zdarzyć, coś takiego, że, że nie ma do siebie dostępu, bo, bo coś, prawda? I tutaj lista tego może być długa, a może nawet być dosyć skompilowana ze sobą i, i dawać jakiś unikalny charakter przeżyć na dany moment, który po prostu nie pozwala się spotkać ze sobą, bo jest ciężko. Ale jeżeli to jest coś chronicznego, no to. A co to znaczy spotkać się z sobą samym, gdybyśmy to wyjaśnili? To znaczy nie wiedzieć, co ja czuję, jakie mam potrzeby, kim ja jestem dziś, prawda, jak się mam, co jakie, się ma, jakie mam cele, co się we mnie dzieje, jakie mam co uczucia, jakie mam, jakie mam emocje. Czy tak, co mnie cieszy, co mnie uwiera, prawda. Znaczy, pełne spektrum tego, co jest, co ja chcę powiedzieć, co chcę wyrazić, a czego może, do jakich myśli nie, nie jestem w stanie dotrzeć. Prawda? Mam jakieś pytanie, na które nie mam odpowiedzi, to mnie męczy. Pogadajmy o tym, prawda? Bo ja, Mira, pamiętam, kiedyś jechaliśmy samochodem i, i rozmawialiśmy o tym, e, właściwie o czym e, ludzie rozmawiają. Czyli ten pierwszy, pierwszy taki segment o tym pitu, 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 o wszystkim tak. i o niczym. Kilka, kilka poziomów jest tak, po, kilka poziomów komunikacji. Drugi o konkretach, o faktach, mhm. czy kolejny to już jest interpretacja tychże faktów. Potem, potem, wsz... potem następuje ten, co do którego zgodziliśmy się, że, że jest dla nas najbardziej istotny. Znaczy te, te dwa. Czyli o tym, co się dzieje w nas i, uwaga, co nam to robi, czyli jak to przeżywamy. No i ten ostatni etap, te dwa ostatnie, to właściwie już dopuszczają drugiego człowieka. Znaczy, najpierw sama się muszę tam znaleźć w tym, w tym swoim, ja, w tym, co się we mnie dzieje, czyli muszę jakoś próbować to zobaczyć. A potem jeszcze nazwać, bo jak nazwę sobie to nawet po swojemu, choćby nawet nieudolnie, ale, ale wiem, że na przykład jestem rozdrażniona, albo że, jest, że czegoś się boję, albo że mam niepokój wewnętrzny. Tak? I to już jest coś, co pozwala mi. Yy, no, zdiagnozować się na tyle, żeby wiedzieć po prostu, jakie, jakie mam kompetencje wiedzieć, dzisiaj, albo ich brak. Wiedzieć, wiedzieć jakby, co się we mnie dzieje. Natomiast jeszcze potem jest taki kolejny głębszy etap. Który polega na, na tym, że, że dochodzę do rzeczy, do źródeł tego, czyli bardzo często do takich niefajnych ym, odkryć. Czyli, że na przykład, nie wiem, yy, uświadamiam sobie, yy, że yy, zachowałam się wobec kogoś nie fair, albo że między mną a kimś, na kim mi zależy, jest jakaś dziwna yy, relacja ostatnio. Na przykład, tak? Jakieś napięcie. Napięcie, to, to albo, albo, że, albo odkrywam, że. Że, że ta osoba jest na przykład nielojalna, tak? I co, co nie zgadza mi się z poprzednim obrazem tej osoby i to mnie boli. Ale wiesz, co, Mira jest bardzo proste lekarstwo na to i ono naprawdę świetnie skutkuje. No. Jeżeli czuję na przykład, że ktoś jakoś dziwnie jakoś krąży łukiem koło mnie, nie, nie mówi wprost albo coś takiego, to my pytam: Słuchaj, czy ty masz coś do mnie ostatnio? My? No jak, jak powie, że tak, no to możemy o tym pogadać. Jak powie nie, to znaczy, że problem jest we mnie. Mm -hmm, mm -hmm. Bo zakładam, tak, że ktoś tak, mówi tak. szczerze. Tak, tak. Bo być może wcale nie jest tak, że ktoś chodzi łukiem, umijam mnie szerokim, bo być może to ja właśnie chodzę łukiem, tak. a ktoś się mnie boi, bo widzi, że ja jakimś mam albo zęby na wierzchu, albo patrzę z podełba, prawda? Albo może oboje chodzimy łukiem, czy albo obie, oboje, albo obaj. Tak, no. yy, tak, chodzi mi tylko o to, że. Na, że yy... Jakby te dwa najgłębsze poziomy komunikowania się, one dają właśnie dostęp nam do, do tego, co w środku nas się dzieje, co, co przeżywamy, co nas boli, co nas rozprasza, co nie pozwala nam być właśnie tą, tą staloną osobowością, tą spój, spójną, harmonijną osobą. Ale to, kochani, co akurat wy mówicie, jest już naprawdę wyższą szkołą jazdy. No, jest, jest. Że często na takie pytanie jak Paweł, naprawdę wiele osób, jak nawet pytasz, no, co słychać, jak się czujesz, to nawet jeżeli jest źle, to z automatu tak pewnie wypada powiedzieć, że jest dobrze, no bo jak jest źle, to musisz się zatrzymać, musisz być uważny, zajmuje ci czas, a często ta osoba, która naprawdę by mogła się odsłonić, ma poczucie, że nie zasługuje na to, żeby, nie wiem, chociażby się zwierzać i obarczać się moimi problemami. I często e, e, zachęcam. Znaczy, myślę, że często to pytanie, co słychać, albo jak się czujesz, jest takim zagajaczem rozmowy, i wiele osób podchodzi do tego, że po prostu no, no coś trzeba odpowiedzieć, ale na pewno nic głębszego, bo ta druga strona często nie jest zainteresowana głębszą, głębszą wypowiedzią, tylko że jest okej. Okay. zapytałem, nie jest źle, jestem koleżeński. No nie, no ja tego nie traktuję jako ja hawaii, prawda, amerykański. Raczej bardziej jako pe, Tak, ale myślę, no. że wiele osób właśnie w ten sposób do tego, Niestety podchodzi, ale jak słuchałam Was, to wydaje mi się, że jedną z najtrudniejszych rzeczy, przy takim otworzeniu się i wejściu na ten poziom rozmowy, o którym rozmawialiście sobie w samochodzie, to jest lęk przed rozsypaniem, przed rozbiciem siebie, przed, przed tym, że nawet jeżeli ta układanka jest poskładana. Z różnych kawałków, które naprawdę do siebie nie pasują. I jest mi źle i coś mi uwiera, no to na siłę dopycham ten kawałek, mówiąc, to jest tej układanki kąś kropka, nie wiem, nie pasuje jest zupełnie innego koloru, ale jest mój, ja go znam, i my często wybieramy znajome piekło niż znane niebo. A właśnie, widzisz, tak, o znajomym tak. piekle mówisz. Bardzo ciekawa rzecz, bo na to pytanie, jak się czujesz, jak się masz, można też opowiedzieć w bardzo różny sposób, mechaniczny, można odpowiedzieć w sposób prawdziwy, albo można w sposób taki, który uruchamia pewien skrypt. I posłużę się tutaj pewnym przykładem. Byłem Tydzień temu na przepięknym filmie, z dużym opóźnieniem, na niego dotarłem. Tak się jakoś składało, że, że nie, nie, nie składały mi się terminy, ale bardzo się cieszę, że go widziałem. Film Jimma Jarmusza Patterson. Przepiękny film. Przepiękny. No, wyszedłem rozanielony z niego. To jest film mały, poetycki realizm. Jak to u Jarmusza zazwyczaj? Kierowca autobusu, który ma swoje skromne życie rodzinne i pisze wiersze. I to jest ale właściwie nie, wszystko. Nie opowiada już. Nie. Nie, bo tego filmu nie da się opowiedzieć, od tego trzeba zacząć. Ale jest tam pewna scena. On codziennie po prostu idzie w drogę do pracy i te wiersze mu tworzą się w głowie. Bierze pudełko zapałek do ręki i już to uruchamia proces twórczy. Idzie ten wiersz, się tworzy, widzi jakąś parę na ławce, jakiś napis na murze i siada, zanim ruszy w trasę. Coś wpisuje jakieś tam jedno zdanie do zeszytu. No i dyżurny ruchu puka, mówi: Halo, Paterson, ruszamy. I otwiera drzwi i mówi: No a co u ciebie słychać? A wiesz, kręgosłup nie boli, dzieciaki dostały lufę w szkole, żona mi ciągle ma ludzi, jedzenie mi się zepsuło w lodówce i tak dalej. I to się I powtarzało. Tak, i to się powtarzało co rano. Dosłownie co rano. Po a prostu Paterson mówił to? Nie. Ten drugi. W dyżurny ruchu. Tamten nic nie mówił, słuchał. On tylko zadawał jedno pytanie: Co u ciebie słychać? Mhm. Jak się masz? No i. No właśnie, no i można, Aha, no można tak. odpowiedzieć zawsze to samo. Czyli po prostu zrobić listę żalów wylać po prostu i, i Bo tak się, się... Widzi świat. I tak, i Bo okazuje tak, się, że, świat, że, jest, że jestem workiem pełnym nieszczęść i ta moja rzeczywistość jest absolutnym niespełnieniem i w ogóle wszystko jest do kitu. Mało no. tego. Ja właśnie w tym, dlatego odwołuję się i Państwa też zapraszam do tego vloga mirajankowska.pl. Dlatego, że konsekwencja tego jest tam taka, że my takich ludzi do siebie przyciągamy. Tacy, jacy sami jesteśmy, przyciągamy takich ludzi. To, to jest niesamowite. Więc jeżeli jesteśmy pełni takiej niechęci, takiej, yy, takiej, takich wyrzutów wszelakich, krytycyzmu i tak dalej, to tacy ludzie będą wokół nas, bo wszyscy inni uciekną. I to jest to, dlatego to jest takie, jak myślisz, tak mówisz, i tak masz. Ale często nawet może być tak, że te osoby nawet nie uciekają, nawet jeżeli by się zdarzały po drodze ciudą, to my nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. O. Bo oh, wiesz, jedna osoba załóżmy, tak jak ty opowiedziałeś fragment filmu. To jedna osoba w tym, że pada słońce, powie, o Boże, jaki ładny dzień, i będzie to dobry dzień, bo dawno nie było tak słonecznie, i pojadę sobie na rower i spędzę miły czas. A ktoś na przykład sprawdzi zaraz. Zasłoń, y zasłany, bo razi. Tak? Nie, bo razi, albo powie, nie, ale jutro na pewno, na weekend już na pewno będzie padało, jak to weekend, nie? Mhm. Więc można do tego tak podchodzić. Ale też sobie pomyślałam, nie jestem pewna, czy to do końca będzie pasowało do momentu. Ale nie chciałabym o tym powiedzieć, bo wydaje mi się to bardzo też krzepiące takie. E, bardzo lubię takie, my, taką myśl, która była chyba zen szczęśliwości, e, że jeżeli byśmy potraktowali każde doświadczenie w życiu, każde, które nam się przydarza, każdusieńkie, jako wyszczególnione, dedykowane nam, wymyślone dla nas, dokładnie w tym czasie, w którym to, to, się, to się dzieje dokładnie w tym momencie, dla mnie, od Pana Boga, albo od losu, jeżeli ktoś jest mniej bieżący, praktykujący. Bo traktowalibyśmy to jako dar, to z każdej najtrudniejszej sytuacji, raz żebyśmy jej nie nazwali y, trudną sytuacją, bo byłaby darem, więc to już byłoby, ok, może darem topornie opakowanym, nie, nie, nie niezbyt estetycznym, ale ma wartość w sobie, w środku. Gdybyśmy podchodzili do, do każdego zdarzenia w ten sposób, to mielibyśmy ciekawość tego, po co nam to się właśnie wydarza. Nawet jeżeli nie mielibyśmy, jak to moja mama mówi, na tego, po co się odpowiedzieć w danym momencie, to za jakiś czas ta odpowiedź by przyszła. Ale ja byłabym ciekawa tego, co właściwie dostaje od życia. A jeżeli dostajemy trudną sytuację, bo też jesteśmy uczeni w dobie y, dzisiejszych czasów, że Trzeba ma być łatwo, miło i przyjemnie. Jak coś się o, psuje, o, o, wybal. O, o. Jak, tak. jak nie możesz tego zrobić, to, to zrób coś innego. Nie musisz się męczyć, po prostu hmm. można szybko to zamienić i najlepiej efekty osiągnąć w trybie instant, bo bo ja ci to mówię, tylko wystarczy ten proszek głychnąć, to kupić i hmm. będzie ok. Y, to gdybyśmy właśnie. Troszeczkę mieli więcej uważności, takiego wglądu do siebie, a właśnie to, co Ty też, Paweł, powiedziałaś. Niestety, osoby z niską osobą mają szalenie mały wgląd samego siebie. Oni nie, często nie potrafią, nawet nie chcą posklejać sobie tych różnych kawałków i zobaczyć, co jak gdyby z czego wynika, bo jest wygodniej czasami po prostu pławić się w rozpaczy bo wiedzą, że na przykład, wiecie, są momenty trudne, ale niektórzy naprawdę mają też bardzo duże korzyści z tego, że u nich się nie układa, bo wtedy wszyscy się pochylają, pytają, załatwiają, troszczą się i to też jest jak gdyby y, czasami sposób na przeżycie życia, żeby po prostu trochę żerować na energii innych mhm. ludzi. Y, natomiast, jeżeli byśmy y, trochę popracowali i starali się, wyciągać jakieś wnioski albo y, obiecać sobie, że z każdej trudnej sytuacji, zamiast na przykład skarcić dziecko, że potukło szklankę, to warto spytać, co jak gdyby ta sytuacja ci nauczyła? że nie wiem, że, że szklankę nie warto stawiać na brzegu, bo... Tak, na, na, na albo że zagórze... grawitacja jest i działa. Na przykład. Albo, Prawda. że ja, to mnie nauczyło, że na przykład, jak jest ta lufa, no to, że następnym razem może trzeba wcześniej przysiąść tak, do Tak, jak będę miał dwie lufy, to dam ognia z obu <grym> <grym> Tak, po prostu. <grym> Ale, że można po prostu wyciągać jakieś wnioski. Ja na przykład bardzo lubię to myślenie, bo Naprawdę, jak mam takiego doła, albo właśnie taki ogólny bezsens życia to sobie myślę, no dobra Iza. Iza, nie wierzę, że to ci się zdarza. Zdarza się. Każdemu się zdarza. Ja myślę, że każdemu się zdarza, że są takie momenty i to jest właśnie pocieszające, że... Tylko na Facebooku jak, tego nie widać, wiesz? Jak, tak, jak sobie widać. myślimy o tym, y, na że Na Facebooku zawsze świeci słońce. To jest bardzo człowiecze i normalne, naturalne, że każdemu z nas takie momenty się tak. zdarzają to to jest pocieszające. rzeczywiście, przepraszam, to była taka mała prowokacja. Z mojej Ale strony. wiecie, co, bo potem, bo potem znowu pójdziemy w inną stronę, a bardzo chciałam o tym powiedzieć, bo czytałam badania, które y, mają bardzo silną korelację. Osoby z niskim poczuciem własnej wartości, y, u nich wzrastają bardzo potrzeby materialne. I to jest mega ciekawe y, 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 mm -hmm. i wzrasta konsumpcjonizm, bo to, co jak gdyby media nam spróbują, się. To dają nam taką atrapę, poczucie własnej wartości, że jeżeli nie wiem, weźmiesz kolejny kredyt, oczywiście o kredycie nie mówię, tylko mówię, jak kupisz sobie nowe auto, jak wybudujesz domek, jak będziesz robił tego grilla i jak znajomi żyła im będzie chodziła, że znowu czymś nowym przychodzisz ubrany, że masz nowe tak, gadżety. Zaparkowałeś nowy jacht na podwórku. Na przykład, to. tak, że masz nowy rower, że jedziesz na wycieczkę zagraniczną, na jedno, drugą, że masz to i tamto i jeszcze pokażesz to na Facebooku, oczywiście to, co jest wygodnie pokazać w odpowiednim Wilcza to bardzo często e, osoby z niskim poczuciem własnej wartości e, są bardzo łatwym łupem dla reklamodawców czy dla producentów różnych e, rzeczy, no które wydają tak, się niewykonalne. Bo tam jak gdyby ja sobie reperuję własne poczucie wartości, chociażby tym, że obkupując się mam wrażenie, no wiesz, jak podjeżdżam bryką i czuję się nawet nie do końca spełniona, to jak podejrzewam takim autem, że robi wrażenie, bo kojarzy ci się z luksusem, bo jest to odpowiednia marka, że no, no to pewnie to, to w oczach innych. Tak, że, że ja jestem po prostu jakaś lepsza. I to ciekawe, że osoby z poczuciem wys wysokiej e, wartości e, tamta korelacja, czyli e, zależność e, e, tutaj wzrostu e, kupowania różnych rzeczy konsumpcjonizmu drastycznie spada. Dlatego, że te osoby jak gdyby w samym prostym człowieczeństwie, w prostych, naprawdę podstawowych potrzebach widzą jakość, że nie mają potrzeby obkupywania się i robienia sobie sztucznego yy, nie wiem, takiego kręgosłupa albo jakieś protezy, że to mnie jakoś trzyma, tylko są na własnym kręgosłupie mocno osadzonym tych własnych wartości i potrafią to doceniać. Zwłaszcza to mówię yy, pod kątem nastolatków. Yy, nastolatkowie mają akurat Taką trudność, i nie, dla słuchających rodziców, wydaje mi się, że to może być ciekawa e, informacja, że jest taki moment bardzo trudny, e, kiedy dzieciaki wchodzą z okresu dzieciństwa, a jeszcze nie są dorośli, przechodzą w ten okres buntu nastoletniego, to wtedy, jak gdyby te wszystkie gadżety, te wszystkie dobra materialne, zyskują bardzo na wartości. Często dzieci nastoletnie, znaczy nastolatkowe, może tak powiem, mówią, że tamten ma iPhone'a najnowszego, tamten, nie wiem, kupił sobie coś tam, bo mają kryzys trochę swojej tożsamości. Oni nie są już do końca ukształtowani, tak, więc... Tak, nie są już dzieckiem, mężczyźni, jeszcze nie są dorosłymi. I, i e, dla nich, jak gdyby, właśnie te gadżety świadczą o tym, że ty jesteś lepszy, bo masz więcej, a jestem gorszy, bo mam mniej. I zobaczcie, i teraz pytanie, tylko jedno zdanie. Kto weryfikuje to tej młodzieży? Kto im mówi, dzieciaki, to nie tak? To zostajemy z tym pytaniem, wracamy do Państwa za chwilę. Dzisiaj w cyklu Miłość w praktyce o tym, jak wzmocnić poczucie własnej wartości. Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju oraz Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości, goście dzisiejszego programu, 7123 SMS-y, numer ten czeka na Państwa SMS-y. Rozpoczynamy słowem plus na Facebooku, komentarzu na profilu Radio Plus. Radio Plus. Docny światło. Nocne Światła. Miłość w praktyce, ten cykl dzisiaj w Nocnych Światłach, a w nim rozmawiamy o tym, jak wzmocnić poczucie własnej wartości. W studiu Mira Jankowska, Mieszczadzka Akademia Miłości, Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju. Państwa też zapraszamy. 7123 SMS rozpoczynamy słowem plus. Na Facebooku komentarze, na profilu Radia Plus. Boże pisze tak. Dziękuję za pomocną i budującą audycję. My dziękujemy za dobre słowo. Wydaje mi się, że jestem osobą pracowitą. Tego nauczyli mnie rodzice. Że na wszystko muszę ciężko pracować. Od młodych lat starałam się wykorzystać swoje możliwości intelektualne, aby móc sprostać stawianym wymaganiom i wyjść z domu. W życiu dorosłym już nie było tak dobrze: pracy było z każdym rokiem coraz więcej. Sił ubywa wraz z każdym rokiem. Mam też wpojonę, że nie mogę czegoś dostać od tak za darmo, stąd też problem w relacjach z drugą połową. Nie wierzę w to, że ktoś może mnie pokochać za to, jaka jestem i fizycznie czy mentalnie chociaż również ze względu na pochodzenie, czy znaczące odstawanie od dzisiaj propagowanych trendów w mass mediach. Czy to można jakoś odbudować, aby bardziej cieszyć się z życia i móc choć trochę odpuścić? Dziękuję za bardzo budujące nocne rozmowy w imieniu swoim i wielu słuchaczy. A my dziękujemy jeszcze raz za dobre słowo i towarzyszenie nam podczas nocnych świateł. Ja nie, nie odpowiem pani bezpośrednio na, na to pytanie i, i jakby może nie dam rady takiej, którą można od razu zastosować, ale powiem coś, co właśnie usłyszałam od profesora Marka Wosińskiego, tego z uni amerykańskiego uniwersytetu w Arizonie. Polaka, ale już tam od lat pracującego. On mówi, że żeby być szczęśliwym człowiekiem, tak pokazują badania, potrzeba właściwie dwóch rzeczy. Jedna to Dobre relacje, choćby z jedną. Dobra relacja, taka głębsza, pełna relacja, choćby z jedną osobą, która cię lubi, szanuje, wspiera, która w ciebie wierzy. A druga rzecz to wykonywanie pewnych działań. To może być praca, ale to może być też działalność społeczna, coś, co cię kręci, może jakieś hobby. Rzecz, która ma dla Ciebie po prostu znaczenie, ma dla Ciebie sens. Tak? Te dwie rzeczy dają człowiekowi. Poczucie sensu, ale też poczucie wartości, no bo poczucie sensu bierze się też z poczucia wartości. On to się wzajemnie dopełnia. I ja myślę sobie, że kiedy pani wypisuje jakby też swoje doświadczenia różnorakie, czy, czy przeżycia też, tu były wspomniane, i taki ból, że, że się nie pasuje do trendów pokazywanych w mass mediach, ale czy one są dla mnie, dla pani ważne? Wiadomo, że, że nie możemy za bardzo odstawać, bo będziemy dziwakami może, ale, ale gdzieś, że, żeby znaleźć jakiś taki, jakby to powiedzieć, złoty środek, który powoduje, że ja się czuję kimś, kto jest y, wartościowy po prostu. I szukam miejsc, szukam ludzi, którzy mi to potwierdzają. Potwierdzają w sensie to, co ja odczuwam, tak? Nie to, że oni powiedzą, że ja jestem wartościowa, bo nikt z zewnątrz nie nada własnej twojej wartości, bo i tak ją masz. Ktoś ci może tylko pomóc. Ją właśnie wzmocnić. I tutaj za chwilę będziemy przywoływać rzeczy, które nas wzmacniają w tym. Ale myślę sobie, że te, te dwa czynniki, czyli coś, co robimy z sensem, to, że tutaj przychodzimy po nocy z Izą, bo dla nas ma to sens, tak? I w tym odnajdujemy też radość, bo to, że Państwo reagują, że, że możemy się spotkać, tak, że możemy się wymienić z czymś sensownym porozmawiać. myślami, które zakładają nasze umysły tak. i, i są ku rozwojowi, a jednocześnie. No Przepraszam, że użyję takiego słowa. Mamy poczucie misji, że to czemuś służy dobremu, tak, dokładnie po prostu. że tego chodzi. buduje dobra, bo yy, przeczytam to, co no, dla mnie na przykład jest y, takim y, no, miodem na serce, y, co Jolanta napisała. Warto słuchać nocnych świateł, leczą. No, I takie zwrotki zbrodnie. mi się. Kurczę, to naprawdę ma sens. Tak. Naprawdę ma sens. Y, y, ja, no, nie, nie powiem czegoś tutaj banalnego, bo, bo już wielokrotnie to mówiłem, że ja naprawdę tutaj odżywam, kiedy przychodzę tutaj na tą nocną porą cztery razy w tygodniu, zarywam nocy i, i, i nie skarżę się z tego powodu, bo no, po prostu to ma sens. Ja mam głębokie poczucie, że to, co tutaj poruszamy, o czym tutaj mówimy, staram się o to, żeby to miało, żeby budowało poczucie sensu naszego życia. Ale mówimy to nie w kontekście nas, proszę państwa, nas tylko w kontekście życia każdego człowieka. Wszyscy spotykają się tutaj, też czegoś się uczymy. Ja każdego wieczora tak. wychodzę z czymś nowym. Oczywiście, ale chodzi o to, że, że nie, nie jest to gloryfikacja samych siebie, tylko chodzi o to, że pokazujemy przez siebie, że każdy w życiu może i powinien szukać rzeczy, które w jego życiu dają mu takie poczucie sensu. Poczucie misji, poczucie czegoś, co sprawia, że mu się chce wstawać. I wcale to nie musi być to samo, co u sąsiada na Facebooku. Tam, Dokładnie. Nawet nie powinno. Ja chciałabym się jeszcze odnieść do, do tego, co pani Bożena Ostrowska napisała. Ja często mam takie doświadczenie bardzo, powiedziałabym, trudne i przykre dla mnie, jako szkoleniowca na, na warsztatach i, i szkoleniach, kiedy słyszę właśnie, jak bardzo przy monologu wewnętrznym, monolog wewnętrzny to jest właśnie ta powtarzające się zautomatyzowane myśli, na które nie do końca mam wpływ, że jeżeli nie wiem do trzeciego roku życia ktoś mi mówił, że e, ja jestem, nie wiem, fajtłapą, albo że jestem e, niezdolna, albo że jestem głupsza od siostry, gruba, albo chuda, gruba, chuda, zdolna, niezdolna, nijaka, zagrzeczna, niegrzeczna, zaśmiała, nieśmiała. To, e, to bardzo często e, dzieci nie są w stanie rozróżnić, czy to jest Fakt, czy to jest tylko mamy? I traktują to jako coś absolutnie świętego, co buduje naszą wtedy tożsamość. Jest mi szalenie przykro, Panie Bożena, że akurat to rodzice wpajali różne te rzeczy, bo ja często mówię właśnie na szkoleniu, kiedy można pracować z myślami i zmieniać ten konstrukt, który nam ktoś wydrukował, i traktujemy jako faktyczny stan rzeczy, a nie. Jako opinia dwojga najbliższych ludzi, bo mamy i taty, albo innych osób, które się nami zajmowały. Nie, ale rzeczywiście nad tym można pracować. Wiadomo, że jeżeli to jest bardzo zaawansowane, to czasami trzeba, nie wiem, zwrócić się chociażby po jakąś pomoc głębszą, taką psychoterapeutyczną. Nie, ale chcę powiedzieć o tym, że warto jest też narodzić. Ja wiem, że teraz może powiem coś. E, takiego trudnego, ale też warto z na rodziców patrzeć jak na ludzi, którzy mają własne ograniczenia, że jeżeli ktoś nam wpaja swój system wartości. Albo w nasze swoje widzenie świata, to nie znaczy, że dokładnie świat tak jest, że jeżeli ktoś mówi, nie wiem, bez pracy nie ma kołacza, albo że musisz być taki, żeby ktoś ciebie wziął, bo jak nie będziesz miała gotować, to nikt ciebie nie będzie chciał za żonę, jak będziesz się tak zachowywała, albo będziesz gruba, albo chuda, to ktoś nie będzie uważał cię za atrakcję. To, to są też kompleksy, i e, braki tych najbliższych nam osób, tych najważniejszych osób, które też są wyposażone, jak zwyczajni ludzie, w swoje rzeczy, które dostali od dziadków albo od innych osób, które na ich etapie rozwoju się pojawiały. I jak sobie myślimy o rodzicach, że to są jedne z wielu opinii, ok, zgadzam się, że bardzo ważna opinia i na pewno jest trudniej te opinie ruszyć, ale to są wciąż opinia. Ja bardzo lubię myśleć o tym, że jeżeli nawet ktoś mnie wychowywał i mówił mi, że mam być taka, taka, siaka, albo taka jestem, i ktoś uważał, że wie lepiej niż ja sama, jaka ja jestem, to w wieku 40 lat lubię sobie myśleć chociażby w ten sposób, że kurczę, ja muszę robić ciągle update'a. Ja muszę ciągle aktualizować dane. To nie jest tak, że jak ktoś mi powiedział w wieku 7 lat, że ja nie umiem matmy albo umiem, to znaczy, że już nigdy jej nie będę miała, że ja zawsze mogę dążyć i stawiać sobie cele i brać odpowiedzialność za to, żeby na przykład wybaczyć, po prostu wybaczyć, i szukać tak, jak już mi rady powiedziałaś, ludzi, którzy mnie wspierają, i nie trwać tylko dlatego, że to pasuje do skryptu, który ktoś mi kiedyś podał. Że jeżeli nie wiem, ja na, na swojej drodze potem znowu spotykam osoby, które mnie dują, nawet gdyby to był najbliższy partner. Ale jeżeli ja czuję, że od lat się nie zmienia i ja mogę. Próbować zasłużyć na tą miłość, a nie zasługuje, a na miłość się nie zasługuje miłość się po prostu dostaje. Albo to jest inaczej, żeżymy mówiąc, układ. To ja mogę po prostu bardziej uważać na to, co ta osoba mi też daje, i wybierać, czy ta opinia akurat tej osoby jest dla mnie ważna. Bardzo często, jak porównujemy y, swoje opinie y, z innymi opiniami, to naprawdę nie poddajemy analizie, czy naprawdę zdanie kowalskie jest dla mnie istotne. Albo kogoś to wyraża, nie wiem, jakąś opinię, czy on w ogóle doświadczał podobnych rzeczy do mnie. A wydaje mi się, że jak Ciocia Kasia tak powiedziała, albo Babcia Świętej Pamięci, albo Tato, albo ktoś tam, że 40 lat obowiązywało temu coś, to nie znaczy, że to jest aktualne dzisiaj, że warto jest to po prostu zwyczajnie sprawdzać. Właśnie, i zobacz, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo Krzysiek napisał w jednym z SMS-ów taką rzecz, bo to może również działać w drugą stronę. Otóż treść SMS-a brzmi tak: weź kartkę i napisz, jestem. Jaki? Podaj kartkę hmm. bliskiej osobie, niech dopisze, jak nie widzi. Okaże się, że nie jest aż tak źle. Mm -hmm. No, ale tak, ale to chodzi ale o to że Pozytywne to jest rzeczy. to, to mm -hmm. co Tymira ty powiedziałaś i naprawdę to, to pomaga, to już trochę do recepty yy, dążąc. Yy, bardzo pomaga na poczucie własnej wartości. Niedokonywanie porównań, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest to bardzo niebezpieczne, bo my się nie porównujemy. Z drugim kowalskim podobnej, średniej, yy, nie wiem, statystycznie, nie wiem, sąsiadem albo koleżanką, która ma podobne doświadczenia. komu się po, po, porównują z celebrytami, z gwiazdami, albo pseudogwiazdami, osobami, które są medialne, które mają efekt ekspozycji, bo wielokrotnie widziałam ją w telewizji, to wydaje mi się, że ona jest ważniejsza niż ja. Yy, że dzisiaj można yy, właściwie z niczego być yy, kimś znanym. Yy, nie. Efekt ekspozycji, bardzo mi się to podoba. Ale to, jest, to, nie, to nie jest moje, ale efekt ekspozycji Ładne. rzeczywiście pływa tak, że jak powiesz, że dziesięć, widzę cię 10 razy w telewizji, to nagle wydajesz mi się popularna. Ale ja nawet nie wiem z czego. Nawet nie wiem z czego, nie tak. wiem kim jesteś, ale tak. widziałam cię, więc jesteś ważniejsza niż ja, bo mnie nie tak, widziałaś, nie? Tak. Znany z tego, że jest znany. Tak, ale chcę jak gdyby powiedzieć, że to, co jest bardzo niepokojące, że jak my się porównujemy z osobami, yy, które naprawdę pracuje sztab ludzi przy tych osób, których podziwiamy, to my nie, nie porównujemy już swojego życia po prostu z, z naszą lokalną społecznością, tylko porównujemy z całym światem. Nie, nie mhm. tylko w Polsce, ale ja mogę kliknąć, jak w Ameryce żyją, jak w Kanadzie, jak w Indiach. Ja mogę wszędzie porównywać, w zależności od czego potrzeby, porównywać się w górę albo w dół. To jest jedna rzecz, czyli unikanie jakoś porównań, ale też. Szalenie ważne jest otaczanie się odpowiednimi ludźmi. Ja wiem, że nie mamy wpływu na to, że mamy takich rodziców, jakich mamy, ale jeżeli na przykład dalej kontakt z rodzicami jest dla nas bardzo trudny, to chronienie siebie, czyli pozwolenie na wypowiedzenie jakiejś opinii, ale nie pozwolenie na wielokrotne powtarzanie informowanie, zatrzymywanie czyli trzeba stawiać słupki graniczne trzeba stawiać granice. Bo można się okopywać murem, można, ale mur jest taki, wiecie, trudny do ruszenia i czasami jak nie mam wglądu do tego, co inni o mnie myślą, to może działać w drugą stronę, w takim sensie, że będę zuchwała i nawet nie będę wiedziała, że jest coś do poprawy, albo co jest warte do zmiany. Ale słupki graniczne zachęcam, żeby stawiać, jeżeli nie ma słupków granicznych, to ja po prostu wchodzę do Pani życia z butami i po prostu robię, co chcę. Ja wiem, że to jest trudne i pewnie mój autorytet jest niejaki, porównując z, z, z rodziną, zwłaszcza rodzicami, ale warto jest pamiętać, że to są tylko opinia i ci najbliżsi często chcieli naprawdę dobrze, i to co Paweł powiedział na początku, aby szło jak zawsze. Ale jeżeli wybaczamy i na przykład yy, nie żyjemy cały czas tym poczuciem, że nas wyposażyli, ja już nic z tym nie mogę zrobić, to już muszę nieść ten ten bagaż do końca swoich dni. Lubię to stwierdzenie, że jeżeli nawet ja czuję, że jest mi ciężko, nie pamiętam, gdzie to ktoś przeczytał, ale że czasami warto jest jak gdyby zejść z tego krzyża, bo drewno jest potrzebne, żeby po prostu nie nieść tego krzyża całe życie, tylko po prostu czasami zakopać to i budzić się jak gdyby trochę z nową kartą i szukać osoby, które doceniają nas takim, jakim jesteśmy. Nie będzie to chociażby ta jedna osoba. Niech ta myśl nam towarzyszy przez chwil kilka, ku refleksji. Wracamy do Państwa za moment i to będzie ostatnia już część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym to programie, w cyklu Miłość w Praktyce, rozmawiamy o tym, jak wzmocnić poczucie własnej wartości. Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju oraz Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości, to goście dzisiejszego wydania. Państwo macie ostatnią okazję, by do nas napisać albo SMS-ami na 7123. Słowo plus na początku konieczne, albo na profilu Radio Plus Facebookowym w komentarzach pod pierwszym postem od góry. Radio plus. Nocne, światła. Nocne światła. Za 12 minut minie pierwsza. Te kilkanaście minut nam pozostało do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Cykl Miłość w praktyce. A w nim, jak wzmocnić poczucie własnej wartości, rozmawiam z Miro Jankowską, Mistrzowska Akademia Miłości, Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju. Ostatnia też okazja, by do nas napisać. Państwa zapraszamy, 7123 SMS-y, słowo plus na początku, komentarze na profilu Radia Plus. Mieszko pisze, zasypiam, usypiając dzieci, wstaję, patrzę na zegarek 23.51, nocne światła jeszcze świecą. Wstawać czy nie wstawać? Wstaję, sprzątam kuchnię i słucham. Kończę bogatszy. Tak, to ma sens. Pozdrawiam wszystkich. My też pozdrawiamy panie Mieszko. Dziękujemy serdecznie i czytamy co pisze Iwon. Kiedy pani Iza mówiła o podnoszeniu się, cierpieniu, doświadczeniach w sensie automatycznie przypomniał mi się pewien tekst, którym się podzielę z państwem. Człowiek upada i się podnosi. Jedni nazywają to gimnastyką, inni sensem życia. Autor Sławomir Kuligowski. Pozdrawiamy i panią Iwon i autora. Ja natomiast zerkam tutaj na SMS-y teraz i czytam taki. Tylko człowiek jest obrazem i podobieństwem Boga, to dopiero wartość. Jak ją czuć w sobie? I tutaj można by to odnieść do komentarza, który napisała Karolina. I jeszcze na samym początku, to było wczoraj, tuż po 11, kiedy Mira, tutaj taką piękną egzegezę antropologii biblijnej wyłożyłaś w pierwszej części dzisiejszego programu. I Karolina pisze tak. Pani Miro, przepięknie wytłumaczona historia człowieka, a to dopiero bycie. A to poczucie bycia chcianym i kochanym przez Boga to coś przepięknego. Właśnie od tego zaczęła się moja moje pełniejsze życie, a przekoło, przekonała. Przy, przekonała mnie o tej bezwarunkowej miłości relacja z człowiekiem. Pozdrowienia dla prowadzących Karolina. Przepraszam, za małe literki, trochę muszę sobie powiększyć, o teraz lepiej. Ja, ja odniosę się do tego wpisu pani Karoliny do, do sms -a. Świetnie, że Pani to przywołuje, dlatego, że muszę jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, że od tej strony teologicznej patrząc, bo na razie mówiliśmy o tej psychologicznej i fajnie, że bardzo często na naszą, na to, że nie czujemy tej wartości siebie i co z tego, że Bóg mnie stworzył, jeśli nawet jesteśmy wierzący i co. Z, ja to, znaczy nie to, że ja tak miałam, ja tak nie miałam, ale, ale tak widziałam ludzi, którzy chodzili tak, jakby, no dobra, Pan Bóg mnie stworzył, na jego obraz podobieństwo, no i co? No. Żadna rewelacja, jestem, tak? Wymknąłem się między palcami, nie zwrócił na mnie uwagi, taki się tutaj pojawiłem niechcący. Wiele, wiele zależy od. Pani powiedziała, że pani to pełniejsze życie zaczęło się od relacji z człowiekiem. I myślę sobie, że o dwóch czynnikach chcę powiedzieć. Jeden, że bardzo często obraz rodziców, jaki nam się wytwarza, Rodziców takich, jakich, jakich mamy, jacy są, no oni są też ułomni, tak jak każdy człowiek. Rzutujemy na obraz Boga, bo o tym chcę powiedzieć. I, yy, i często nie, jakby nie widzimy tego piękna swojego, bo rodzice nam trochę przysłonili ten obraz Boga prawdziwego. Czyli, czyli, czyli starając się nas kochać tak, jak potrafili, też zrobili nam jakąś krzywdę, mniejszą, większą. I dopóki nie, nie, nie zweryfikujemy w sobie tego, kim ten Bóg jest, Oczywiście nie, nie, nie do końca, bo to będziemy kontemplować w przyszłości w wiecznej, ale po prostu nawet na tu i teraz, czyli, żeby tak zawalczyć o tego Boga trochę i powiedzieć, Panie Boże, jaki ty tak naprawdę jesteś? Może mi się trochę bardziej objawisz, bo, bo taki obraz, jaki mam wcale nie jest fajny ja wcale nie chcę wierzyć w Boga kata, albo w Boga prześladowcę, albo w Boga spałą, czychającego na mnie, co, co ja złego zrobię. Yy, i, I tak dalej, i tak dalej. Czyli rzeczywiście te fałszywe obrazy Boga. Są y, bardzo często wkodowane w nasze, y, w nasze umysły, i tutaj też trzeba updateować jak to mówi Iza, czyli y, poszukać szukać prawdy. I, I powiem Państwu też, też mówię to jako teolog, że z, z Bogiem trzeba się kłócić czasami. tak? Jeżeli, jeżeli masz taki obraz niefajny, to powiedz, Panie Boże, no w końcu, jeżeli jesteś Bogiem, jesteś wszechmogący, no to pomóż mi poznawać Ciebie w, w prawdziwego. Takiego, jakim jesteś, a nie takiego, jaki, jakim przesiąkłem. Yy, i, I trzeba się wtedy przyglądać temu, co się będzie działo. Yy, i, no I tyle, i dawać Panu Bogu szansę. I, I wcześniej czy później myślę, że to się zdarzy, żeby, że, zobacz, że, że te odpadną te fałszywe obrazki, te karykatury. Kropka. To jeszcze przeczytam, co piszą słuchacze. Irena napisała rzecz bardzo istotną. Rodzicom przypisuje najważniejszą rolę w budowaniu poczucia własnej wartości. Niestety większość rodziców działa na obniżenie poczucia wartości swoich dzieci, stale krytykując i porównując do lepszych od nich. Smutne. No i niestety wielu ze swoich, z wielu rodziców powinno się uderzyć w piersi. Ja muszę powiedzieć, że parę razy też niestety coś takiego mi się zdarzyło. No Szybko zauważyłem, że coś jest nie tak. I potem nawet. Nawet rozmawiałam o tym z moją córką, więc mam, mam poczucie, że jakoś z tego wybrnęliśmy na tyle wcześnie, że, że to się już potem nie powtarzało, ale rzeczywiście to może być, mieć bardzo poważnie negatywny wpływ na dziecko. To ja trochę taki ukłon prywaty. Mamo, możesz być spokojna. <laughs> Dobrą robotę zrobiłaś. Ale powiem y, ważną rzecz, o której ty Paweł powiedziałeś przywołując y, y, pismamy, y, że ogromną umiejętnością jest móc się spotkać z własnym dzieckiem jak z równym sobie i mieć odwagę odwagę przyznania się, że się zbłądziło. Bo wielu rodziców. Ma takie myślenie, że w momencie, kiedy ja pokażę, że zbłądziłam, że mój, y, moje zdenerwowanie, mój ucisk nie był do tej osoby kierowany bezpośrednio, tylko w robocie nie poszło, nie wiem, ktoś mi zjechał drogę, komputer siadł, nie wiem, program nie poszedł, cokolwiek. Wchodzimy do takich bezbronnych istot, jak najczęściej są dzieci, które jak gdyby są siłą rzeczy zależne od nas, tak? I tam jest łatwiej dać upływ, bo raz, że są to bliskie osoby, dwa, trochę jeszcze w tym sensie nierówno chociażby wzrostowo, jak są młodsze, ale jak już są starsze, to już mogą y, gabarytowo inaczej wyglądać. Ale często dzieci traktuje się niepełnowartościowo, jakby to było coś wybrakowanego i nie, niepełnie ukształtowanego, a dzieciaki mają niesamowitą zdolność czytania naszych y, trudności i nie ma co maskować. Jeżeli się potykamy, to po to mamy ten wybór, mamy tę niezależność daną od Boga, żeby umieć po prostu przeprosić i nie czynić tego więcej. A nawet jeżeli czynimy i dalej błądzimy, to tłumaczyć, z czego to wynika, i po prostu spotykać się z tą drugą osobą najbliżej, jak się da. Po prostu pełnej takiej czułości. Nie o, o twajkowanie na zasadzie, no dobra, no, byłem zdenerwowany, sorry, lecę dalej, tak? Tylko po prostu spotkać się, być uważnym na to, żeby przyjąć, że czasami. Nasze dzieciaki, czyli nasi uczniowie w pewnym momencie przerastają mistrza. No tak, moja córka to. już w tej chwili, można powiedzieć, jest dla mnie pewną encyklopedią w wielu zakresach wiedzy, szczególnie dotyczącej biologii i ekonomii. I to już jest tak, że no tutaj przynajmniej w tych zakresach, ale też wielu innych muszę powiedzieć, to Natalia staje się dla mnie pewnym autorytetem. Ona też mnie czegoś uczy. Jako osoba. Ale ciekawa rzecz, bo to wszystko, o czym mi zamówisz, to jest. E, mówi o pewnej bardzo istotnej kwestii, mianowicie taka, że upływ czasu i zawarte w nim doświadczenia pozwalają nam mierzyć się na nowo z różnymi sprawami. Mam nadzieję, i tutaj, jeżeli mówimy o czymś, co można powiedzieć, nazw nazwać rozwojem, e, z coraz lepszym skutkiem. Dlatego bardzo tutaj mnie zaciekawił wpis Wojtka na, yy, w SMS-ach. Właśnie z dwóch SMS-ów składających się. A brzmi on tak: recepta na wzmacnianie i własnej wartości. Wystarczy sobie raz dziennie powtórzyć, że wiek to cena, jaką się płaci za doświadczenie. Bardzo dobre podejście. Bardzo dobre. I to drugie też fajne, że źle to już było, teraz może być tylko lepiej. O, i proszę bardzo. No niektórzy by przerobili, jest źle, ale może być jeszcze gorzej. Ania pisze, o dziękuję za dzisiejszą audycję. To prawda, że zawsze można zmienić swoje nastawienie, także w postrzeganiu samego siebie. Uczę się tego każdego dnia. No tak, każdego dnia jest coś nowego do przepracowania. Chociażby to, że tę samą sytuację, którą widzieliśmy lat temu, 10, 3 miesiąc temu, dzisiaj widzimy zupełnie inaczej i możemy w niej odnaleźć Zupełnie inny sens, a być może po raz pierwszy odnaleźć sens, w te, przez, bo przez te wszystkie lata czy miesiące w ogóle go nie widzieliśmy, nie rozumieliśmy, dlaczego coś się stało w moim życiu, dlaczego to, to mnie dotknęło i co z tego miało wyniknąć. A tu proszę bardzo, nagle z jakiegoś trudnego doświadczenia można wyciągnąć jakąś naukę, którą na dodatek jeszcze można się podzielić z drugim człowiekiem. I to jest piękne, żeby nie tracić nadziei, bo to, że za pierwszym razem nie wyszło, nie znaczy, że za drugim razem nie będzie. Najgorzej jest, jeżeli zakładamy, że musi od razu być perfekcyjnie. I ten perfekcjonizm trzyma nas w nierobieniu niczego. No bo jeżeli ma wyjść tak, sobie to wolę nie próbować. Na pewno wersja pierwsza jest zawsze lepsza od zerowej, a druga bardzo często od pierwszej. Ale żeby była druga, musi być pierwsza. Więc po prostu trzeba zrobić krok naprzód i próbować każdego dnia i nie tracić nadziei. Agnieszka pisze, nawiązując do Twoich słów, Mira. Każdy ma taki świat, jak widzą jego oczy. Warto być swoim przyjacielem, bo to jednak ze sobą trzeba przejść przez całe życie. Program bardzo budujący, pozdrawiam. Dziękujemy Pani Agnieszko, wszystkiego dobrego również życzymy. Natomiast Mateusz odnosi tutaj parę słów jeszcze do, tego, do tej wiedzy o sobie i pewnych trudnych stanów, które indukuje pytanie, na przykład, co u Ciebie słychać, czy jak się masz, jak się czujesz. Otóż pisze tak, myślę, że są osoby, które się blokują, które nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, co u ciebie, bo myślą, że każda odpowiedź będzie banalna i nudna. Więc po co? I tutaj pozwolę sobie moje własne doświadczenie zawrzeć. Otóż wiele, wiele lat temu, no, będzie za 20, miałem bardzo trudną sytuację życiową, która bardzo mocno mnie dotknęła i mocno ją przeżyłem. Czułem się taki wycofany dosyć i, i miałem trudność w zaakceptowaniu siebie samego takim, jakim jestem, dużo, dużo niepokoju takiego życiowego, jak sytuacje się potoczą, które były źródłem moich przeróżnych trosk. Więc no, siłą rzeczy miałem takie poczucie właśnie pewnego ograniczenia moich umiejętności, a jednocześnie codziennie prowadziłem program na żywo w radiu i to było trudne, bo miałem poczucie, że muszę przeskoczyć swoje, swoje możliwości, wskoczyć na wyższy poziom, a miałem mało siły i to było dla mnie zawsze duże wyzwanie, bo miałem wrażenie, że to są po prostu kiepskie audycje. I że, no, że po prostu, nie, żebym nie wiem, jak się do nich przygotowywał, to one nie wychodzą tak jak trzeba. Po prostu miałem, miałem bez nadziei, poczucie bez nadziei tego, co robię. I wyobraźcie sobie taką sytuację. Otóż mija, ja wiem, 3 lata jakieś. I zdarza się rzecz następująca. Otóż gość programu no, na tyle wcześniej, na ile się dało, jeszcze zawiadomił, że niestety nie dotrze. Na tyle było tego czasu mało, że niestety gościa innego zastępczego nie udało się załatwić, więc nie pozostawało nic innego, jak pójść do archiwum i wyciągnąć audycję archiwalną, którą no, trzeba było wrzucić jako metoradcy nazywam tak zwaną puszką, czyli audycją graną z komputera, czy wtedy jeszcze z, z innych nośników, bo to było lat temu prawie 20. No, i tak się to to to, 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 przeglądam. A, to był chyba ciekawy temat tutaj, jest wszystko opisane, wyciągam i słuchajcie, było na tyle czasu, że jeszcze włożyłem to sobie do komputera, ten nośnik i słucham. I co ja słyszę? Słyszę gościa, którego zaprosiłem, i słyszę pewnego człowieka, który z nimi rozmawia, ten człowiek to ja. I otóż słyszę gościa, który mówi bardzo poruszające. I no przepraszam, to nie jest nieskromność, bynajmniej, to co powiem. I głębokie myśli, na które w tym momencie, kiedy ja tego słuchałem, nie było mnie stać, żeby osiągnąć taki poziom wrażliwości i głębi, to było niedostępne. Ja, ja w tym momencie uczyłem się od samego siebie sprzed trzech lat tego, czego w tym momencie, gdy tego słuchałem, mi zabrakło. Gdzieś straciłem to. Jakiś deficyt powstał, a on się dział wtedy. Kiedy ja czułem się absolutnie beznadziejnie, pusty. bezużytecznie, pusty, głupi, pozbawiony kompetencji. A tymczasem była jakaś sfera, która pracowała na tyle dobrze i powiedziałbym na tyle się uruchamiała przez być może te deficyty, które ja faktycznie jakoś nie pozwalały na uruchomienie tego, tego, co nazwałem przed momentem. Ale inna sfera powodowała to, że uruchamiało się coś, co było dużo głębsze i ważniejsze. Więc yy, mówię to ku, ku pokrzepieniu serc na zakończenie. Byście Państwo yy, nigdy nie tracili nadziei w to, że mamy takie zasoby, które bez względu na to, jak siebie oceniamy, one są i są bagażem doświadczenia naszego życia, które zawsze pracuje, jeżeli dobrze do tego podejdziemy z miłością do samego siebie, ku dobru. Jeżeli nie będziemy siebie potępiać, oceniać źle. I że tak powiem, brać samego siebie pod obcas. Czyli będziemy wiem przyjacielem samego siebie, jak tu dokładnie mówiliśmy. I jak to A... powiedziała również Agnieszka w tak. wpisie na Facebooku. I jeszcze oj teraz uciekła mi myślę, że chciałam to powiedzieć, żeby tu domknąć. No, widzisz, zapomniałam. Za późno koniec. <śmiech> <śmiech> to mi się jeszcze nasunęło na, na przykładzie twojej poruszającej opowieści o sobie sprzed lat, że nigdy nie wiemy. Dlaczego spotykamy kogoś na swojej drodze i co z tego spotkania może wyniknąć, że to by się może wydawać, że niewiele wnosisz, ale Twoja autentyczna y, dobra intencja zrobienia czegoś wartościowego y, dla kogoś może być mega, mega użyteczne, potrzebne i dodające otuchy, nadziei na to, że może być lepiej. I to, co nam się wydaje, że jest truizmem, że to na pewno nic nowego nie jest, nie jest odkrywczego. <laughs> to może jest to tylko w naszej głowie. I dlatego warto jest rozmawiać, nie mówić tylko, ale rozmawiać ze sobą. Bo nie wiesz, czy właśnie to jedno zdanie, ten jeden cytat, to jedno twoje doświadczenie, które przytoczyłeś, które nie, nie budowało ciebie w tamtym czasie, nie zbuduje kogoś, bo przód odnajdzie kawałek siebie. Który będzie mu brakował w nim i będzie mógł sobie ten kawałek jakoś wziąć ciebie. I mogę tylko dodać jedno zdanie, że wielokrotnie tego doświadczyłem. I w jedną, i w drugą stronę. No, a ja tylko dopowiem jeszcze, że te sytuacje, o jakich Ty mówisz, przeżywa każdy człowiek. Każdy. Nie ma człowieka, który nie ma wątpliwości w pewnych momentach, co do siebie nie ma. Właśnie nawet braku poczucia tej swojej wartości, nie tylko zaniżonego, tylko w ogóle nie czuje się wartościowy każdy, kto przechodzi, bo to są kryzysy wpisane w, naszą, w, na, w, na, w nasz rozwój. Czyli człowiek, tutaj, jak wielokrotnie podkreślamy, rozwija się od kryzysu do kryzysu. Tak, tak. A i, I warto o tym wiedzieć, chociaż w momentach tych kryzysowych tego nie pamiętamy, ale jak z nich wychodzimy i odwracamy głowę do tyłu, to mówimy tak, to było wartościowe. I, yy, I dzisiaj mogę się tym podzielić. I jeszcze jedna rzecz, że czasami to, co jest w nas cenne i piękne i zawsze wartościowe, widzą inni. My tego nie widzimy. To, czasami jest to przed naszymi oczami zakryte, właśnie po to, żebyśmy weszli na inny poziom samych siebie albo żebyśmy się zbliżyli do Boga, bo widząc te swoje biedy, głody i pustkę, zaczynamy wreszcie wołać do Niego: Pomóż mi, tak? Wreszcie, pomóż mi. A nie tylko gramy przed nim, że wszystko jest w porządku i okej. Okay. Więc tak naprawdę te, 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 te sytuacje ten brak poczucia własnej wartości jest, jest yy, twórczy i może być twórczy i powinien być twórczy. Właśnie, i twórczy przez, z wielką wagą, przez odczucie. duże T, a nie przez duże T. Jak sobie myślę, to tak nie wiem na koniec, bo jakoś mógł punktualnie skończyć Właśnie, już, coś, tak. to już, już tam się Jak udało. Jak sobie pomyślę, jakim cudem jest każdy człowiek. Że nie ma drugiej takiej osoby jak Ty na świecie. Ani takiej jak ja. To jest niesamowite. Że nie można po prostu zabierać sobie wartość. Nie ma takiego drugiego egzemplarza nigdzie. Ani w Kanadzie, ani w Stanach. Nawet w Kanadzie? Nawet w Kanadzie. Jest wow. tylko jedna taka kobierecka. jeden taki Paweł, jedna taka Mira, rozumiecie? Nie ma drugich. Nas gdzieś tam. Nawet jeżeli jesteśmy podobni, to jesteśmy inni jako, nie wiem, temperamentalnie, osobowościowo, doświadczeniowo, jak sobie pomyślimy, że każdy w domu siedzi z cudem z sobą no, i to Samy. też. To jest po wow. prostu wow, no nie. I tutaj no to... przeczytajmy to na koniec, bo to jest przepiękna myśl. Wszystko, co się wydarza, ma swój sens. Każde doświadczenie jest po coś. Myślę, że warto to odkrywać za każdym razem, a szczególnie wtedy, gdy wal nam się świat. Ponoć nie, bo noć niebo spada nam na głowę, nie po to, aby się nami bawić, ale po to, aby się zachwycać, gdy się podnosimy. To napisała Iwon na Facebooku. No więc zakończyliśmy tak pozytywnie, dezintegracją pozytywną. Mira tutaj w myśl koncepcji Kazimierza Dąbrowskiego o reintegracji na nowym, wyższym poziomie zagaiła. I niech to zapłodni nasze serca, umysły w kierunku właśnie tego, o czym dziś rozmawialiśmy, a w cyklu Miłość w praktyce mówiliśmy przez ostatnie dwie godziny, a nawet troszkę ponad, o tym, jak wzmocnić poczucie własnej wartości. Państwo, i moi goście przez ostatnie parę godzin dzisiejszych nocnych świateł to Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości. Dziękuję ci serdecznie. Pięknie dziękuję. Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju Gorące, serdeczne dzięki. Dziękuję, dobranoc. Dobrej nocy Wam życzę i dziękuję też wszystkim słuchaczom. Dziękuję, że Państwo byliście z nami przez ten czas. Dziękuję za wszystkie smsy i wpisy na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystko przeczytaliśmy. Zapraszam do Nocnych świata. od poniedziałku do czwartku, tuż po 11 wieczorem startujemy na żywo. Na częstotliwościach Radio Plus można nas słuchać w całym kraju, na całym świecie przez internet, radio.pl przycisk, włącz radio, trzeba klikać, a na górze jest dostęp do archiwum przez zakładkę programy. Ponad 760 audycji tam do odsłuchania. I zapraszam, że ciasno na środę w cyklu Biblia rozmawiać będziemy tym razem o księdze psalmów, a gościem Nocnych świateł będzie siostra Edyta Podełko, doktor teologii biblijnej. Na dzisiaj to wszystko. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Paweł Krzemiński mówi wam do usłyszenia. Radio Plus Nocne Świat